Thank <laughs> you. Dzień dobry Państwu, nie wiem jak mnie słychać. Mam nadzieję, że dobrze. Jeszcze mnie nie widać, bo mam jakiś problem z kamerą, ale próbuję go właśnie w tym momencie yy, przetestować. Dajcie znać, czy słychać, bo słychać yy, to jest ważniejsze, żeby było mnie słychać niż widać. A ja spróbuję za moment z tą kamerą jeszcze podziałać. Jak nie, to będę musiał się yy, zrestartować, wejść i wyjść i tak dalej, więc. Yy, Dajcie znać najlepiej i no i wtedy zobaczymy. Wtedy zobaczymy, czy wszystko czy wszystko gra. Mam nadzieję, że audio przynajmniej słychać. Dobra, dobrze jest. To jeszcze sekundka. O, Boże. Dobra. Jeszcze mnie pewnie nie widać. Ale pracuję nad tym. Muszę po prostu zrestartować kamerę. Muszę po prostu zrestartować kamerę i. I włączyć się raz jeszcze, więc zrobię to po prostu tak, że wejdę i wyjdę raz, raz jeszcze do tego studia. Mam nadzieję, że nie zniknę w międzyczasie, bo bardzo bym tego nie chciał, żebym zniknął. Nie chciałbym zniknąć w każdym razie. I za momencik. Okej. Okay, dobra, spróbuję jeszcze przez jedną, przez nową kartę wejść i, i, i spróbować raz jeszcze. Także tak. Przy okazji, witam wszystkich bardzo serdecznie. Na samym początku chciałem powiedzieć, że zanim się w ogóle wszystko zaczęło, to mamy już pierwszego wspierającego Szymona, który dołączył. Bardzo się dziękuję za to, że dołączyłeś, że zdecydowałeś się dołączyć. Ja już wchodzę. Dobra. Tutaj teoretycznie jestem na drugiej karcie. No, widzicie, tak. Tak to wygląda czasami z tymi streamami, że coś się włączy, coś się przełączy, coś się wyłączy i, i jest problem. Ale, ale zaraz postaram się do tego, do tego dojść, co, co może być nie tak. Eee, witam Was bardzo serdecznie. Fajnie że, fajnie, że znaleźliście czas. Dzisiaj już w ogóle żadnego kanału zero, niczego takiego, więc jesteśmy w, jesteśmy w komplecie i, i tak jak, tak jak chcemy. Jesus. Guys, to jest strasznie, strasznie trudne, strasznie denerwujące i irytujące w momencie, kiedy chcę coś włączyć, a nie mogę tego zrobić i, i coś nie działa. Także wybaczcie, mały falstart start, ale, ale za moment przejdziemy już do, do livestreamu, streamu. 115 osób. Witam serdecznie. Jak nie to będzie po prostu podcast dzisiaj. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że to nie, nie jest. Nie jest sytuacja, która, która. jest stała, ale miałem jeszcze przed chwilą moment walki z wyposażeniem studia i z tej całej reszty tutaj. Dobra, zrestartowałem jeszcze raz aplikację całą do obsługi kamery. O. Boże. Eee, już moment. Dajcie znać, co tam u was. Yy, bo jestem bardzo ciekawy, jak tam wasze zegarki co dzisiaj na nadgarstkach. Co tam u was? Eee, no, nie chcę mi wykryć kamery za cholerę. Jakaś tragedia się, jakaś tragedia się wydarzyła i, i nie, nie, umie, nie umie złapać nie umie przejąć mojej kamery. Nawet tej wbudowanej w komputer. Więc ja nie wiem, co się tutaj dzieje, Szanowni Państwo. Spróbuję raz jeszcze, bo to nie może być tak, że. Wejdź, wyjdź ze studia i wejdź, wyjdź. Może się włączy. No, w sumie tak. Mogę tak zrobić. Szymon świder, dziękuję bardzo za super stickera i za, za wsparcie tym samym kanału. E, ja walczę jeszcze cały czas, żeby było mnie widać, bo wolałbym, żeby jednak. Żeby jednak było mnie widać. Bo to, to zrobi. To, to zrobi robotę, chyba. Albo nie. Okej. Okay, tutaj kamera. Cały czas jestem na szerokim ekranie, a nie chcę być na, szerok, na, na szerokokątnym. Jak przełączam się na standardowy, to w ogóle nic nie widać. Okej. Okay. Coś jest, coś jest nie tak, coś jest nie tak, ale nie mam pojęcia co, więc Yy, więc uznajmy, że, że będę dzisiaj w nieco innej, innej formie, ale być może się uda. Być może się uda, tylko muszę przeorganizować trochę mój setup, mój kadr. A, powinno być OK. Teraz już jest w porządku. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj lekko jeszcze kontrast w dół. Intensywność kolorów troszkę w dół. I automatyczny balon bieli też w dół. Eee, znaczy czy wyłączony, żeby był całkowicie. I. I chyba będzie chyba będzie w porządku, więc. Eee, próbuję się próbuje się włączyć. <grybujesz> to, co się tu dzieje, to jest jakaś jakaś tragedia. Dobra, to zrobimy tak. Szybki myk. Ja wejdę i za chwilę wyjdę. Eee. Dobra. Okay. Nie wiem co się dzieje, szczerze mówiąc, moi drodzy, więc yy, jestem. Chyba jestem. Chyba jestem. Już, już włączamy. Co już tak do was mówię cały czas, ale, ale jest. Chyba ok. Już w końcu. Dobra, jestem. Chyba mnie widać. Dobry wieczór. Wow. Co za, co za stresujący początek tego live streama, ale. Ale czasami tak jest. Witam Was bardzo serdecznie i jeszcze raz przepraszam za te zawirowania związane z kamerą i z, tą, z, z tym całym tutaj setupem, który, który się wykrzaczył i tak dalej. Nie ja zaświeciłem jeszcze kilku lampek, więc... Eee... Więc, więc niech tak zostanie po prostu. Przed, przed chwilą dostałem w ogóle informację, że moja kamera, moje oprogramowanie do kamery totalnie skraszowało, więc możliwe, że to, że to z tego powodu. Ale słuchajcie, czekajcie. A, Boże, skrzypi, skrzypiące. Czegoś zabrakło. Jeszcze, jeszcze brakuje tego, więc. więc O, włączam, jest git. Jest git. I to postawię tu. Okej. Okay. Widać? A, nie widać. Nic nie widać. jakaś tragedia. Dobra, niech to sobie stoi tu. I jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Yy, ale to, ale to za moment. Yy, zrobimy tak, zrobimy intro. O, szanowni państwo, dobra, chyba ładniej jest. Jest cieple, cieplutkie, cieplutkie kolorki, chyba troszkę fajniej. Jeszcze miałem zegarek przygotować sobie na nadgarstek, a z tego całego zamieszania zapomniałem. Bardzo dziękuję wam raz jeszcze za wszystkie super czaty, super, super podziękowania, super naklejki i za dołączanie do wspierających. Jak zawsze jest to bardzo, bardzo. Bardzo miłe. Dobry wieczór, witajcie, słuchajcie, co dziś na nadgarstku? Co dziś na nadgarstku? Bo to mnie, to mnie ciekawi, więc to jest pytanie na teraz. Na moim nadgarstku przed sekundą założony Timex Q w wersji niebiesko-srebrnej, także dzisiaj retro. Mam nadzieję, że u Was równie przyjemne donoszenia i ciekawe zegarki. Jak widzicie, w ogóle moje studio powoli zaczyna nabierać jakichś tam kolorów. Albo w zasadzie czarno-białe się staje, bo powiesiłem tutaj zdjęcie, zegarka. Nie jest to pagani design Speedmaster, tylko, tylko Omega Speedmaster. Taka graficzka, którą sobie przygotowałem, żeby było tak ładnie w tle, i żeby było. O, możecie zobaczyć. Jest zresztą jeszcze mój obrazek, który sam własnoręcznie wyklejałem metodą, techniką, tak zwaną diamond painting. Więc no, przez, przez przerwę świąteczną zajmowałem się takimi rzeczami i zawisło to w ostatecznie dzisiaj na ścianie. Wow, dobra, jestem, jestem, dobra, jest, jest w porządku, jest w porządku. Dobry wieczór, ja się jeszcze z wami przywitam yy, wszystkimi na, yy, yy, tutaj na czacie. Prawie widać napis, Kadisen, G-Shock. Jak wyłączysz światło w tej lampce z hasłem, to chyba będzie lepiej widać. Jak wyłączę? A, faktycznie, to mogę wyłączyć. O. o, teraz jest fajnie. Dziękuję, dziękuję. Jak zawsze wasze, wasze ym, sugestie są mile widziane, na wagę złota. E, Kosior pisze, y, na moim nadgarstku ręka żony, żeby nie kupić zegarka. No, jest to, jest to problematyczne czasami, ale z drugiej strony taka kontrola i... E, kontrola. Nie, może inaczej, to nie jest dobre słowo, nie kontrola. Taka, takie trzymanie ręki na pulsie, nomen, nomen, e, czasami jest całkiem w porządku, więc nie ma co, nie ma co narzekać. E, na waszych nadgarstkach Seiko Kutu, Kutura. Ja nigdy nie wiem, jak czytać tę te, te nazwę, więc czytam Kutura. E, chronograf. E, dziś od kilk, dzisiaj i od kilku dni na nadgarsku Seiko Samurai Padi. Ja mam Omega X Watch, czyli Moon Swatch, Mission to Earth, ale w wersji tej niebieskiej. Bardzo bardzo przyjemny, ciekawy, ciekawy zegarek, wywołujący, ogromny ból w pewnej części ciała. TikTok gratuluje ostatniego odcinka o zbyt dosłownych homarach. Dobry materiał. Dziękuję bardzo. Ten materiał chodził za mną od. Od tygodni, ale no jak widać na wszystko musi przyjść, przyjść odpowiednia pora. Musiałem ten, ten materiał sobie dopracować, też go przemyśleć. A ostatnie, ostatnie jakieś tam sytuacje i, i, i tematy na grupie, zawsze, zawsze motywują po prostu do tego, żeby. Do tego, żeby, żeby coś tam sobie odpalać nowego i, i, i próbować mierzyć się. Również z takimi trudnymi tematami, bo temat pagani design, homarzy generalnie nie jest łatwy, bo w naszym kraju yy, no mamy dość, dość, mam wrażenie, dość liberalne podejście do tego wszystkiego, a z drugiej strony bardzo, bardzo nie lubimy yy, takiej hipokryzji zegarkowej, mam wrażenie. To znaczy, jeżeli ktoś nosi podróbki, to nie, nie spotyka się to z. Uznaniem, ale już z homarzami to tak bywa różnie, mam wrażenie. I, i niektórzy, niektórzy bardzo um, wy, wykonują coś w rodzaju fikołków, fikołków logicznych, żeby tylko usprawiedliwić, usprawiedliwić sobie to, że no, wcale to nie wygląda w sumie jak, 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 jak Rolex, czy tam jakaś inna Homega, chciałem powiedzieć. Ale to może, to może jest dobre, dobre słowo, żeby mówić na Homarze Omegi, że to są homegi, albo choleksy. No, bo w sumie, bo w sumie no tak to tak to wygląda i cóż, cóż, trudny temat, trudny temat, ale nikt nie mówił, że, że będzie zawsze łatwo i że zawsze będą przyjemne tematy i, i, i takie e, mało, e, mało kontrowersyjne. Powiedziałem o smartwatchach trochę i też wywołało to jakąś kontrowersję, bo jak, jak śmiem e, i powiedziałem o, o ch Homarzach, i też dostaję wiadomości. Dzisiaj dostałem trzy zegarki, jakąś tam Certinę, Rolexa i, i coś jeszcze i, i dostałem informację, że przecież moja, moja żona mówi, że to tak samo wygląda. No to, no wiecie... Jakim cudem możemy szwajcarom nabijać kieszeń, jak oni też kopiują? No i taka, taka, tam, taka tam sytuacja małe zrozumienie, mała, mała, mała wiedza na temat tego, co jak to wszystko wygląda mała wiedza na temat. Pewnych faktów i brak łączenia kropek. Mam wrażenie, że niektórzy po prostu sobie wyjmują taki cherry picking, tworzą i logiczny, że biorą jeden argument i mówią, no to jest prawda, bo, bo tak, bo, bo akurat w tym jednym przypadku, tam Timex wypuścił ostatnio zegarek weekender, który wygląda jak Omega Railmaster. No i to, przecież oni też robią, no to cała reszta jest usprawiedliwiona, więc. Tak to, tak to wygląda, niestety. U Was jeszcze inne zegarki. Timex IQ Move Multi Time. Orient Pilot. Przez Ciebie go kupiłem, uwielbiam go. Bardzo się cieszę. To jest też jeden z fajniejszych zegarków moim zdaniem. Squal 1521. Chyba Squale. Nie wiem, jak się czyta w ogóle tą markę. Squale? Chyba włoska jest. To bym powiedział Squale, ale nie wiem. Squale, Squall. E... A dobra, założę sobie coś, Casio Oceanus. Jeżeli to jest ten sam Oceanus, Oceanus, co, co, co kiedyś miałem okazję mierzyć, no to y, pamiętam. Piękny zegarek. Piękny zegarek. E, Mateusz, cześć, witam. Do mnie wrócił Sidweller40, który przez miesiąc mieszkał u kolegi i znów cieszę, jakbym założył go pierwszy raz. Fajnie. fajnie, fajnie fajne, fajne zegarki u was. Bardzo się cieszę, że taka roz, rozbieżność zegarkowa na kanale yy, i tak dalej, więc, więc fajnie. Wow, to się napracowałeś z obrazkiem. No to tak, nie wiem, czy się napracowałem, czy nie, po prostu wydruk i wsadziłem do ramki, no nie, nie wiem, mówię o tym, o, o, o tym obrazku. Jeszcze mi się nie podoba tutaj, widzicie, takie coś jest przy, przy ramce, takie, takie tak, że się to trochę marszczy, więc nie wiem, czy to nie, nie, nie rozbiorę jeszcze raz na części pierwszej i czymś tego nie... Nie wzmocnię, nie przykleję, bo tak nie podoba mi się w tym świetle przynajmniej. Na żywo tego nie widać, ale tutaj w, jak jest oświetlenie, to, to widać to widać takie rzeczy. Eee, okay. Na nadgarstku nic, ale nakręciłem dwie delbany. Kornawina, dwa wostoki i pseudo-omegę. Dobry wieczór, dobry wieczór. Eee, słuchajcie, dzisiaj taki live'ik eee, bez jakiegoś konkretnego tematu. Nie przygotowałem nic... Na dzisiaj, bo po generalnie wiecie, nie, 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 nie czułem, że, 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 że mam coś ciekawego do powiedzenia, nie, nie miałem za bardzo też jakiegoś specjalnie czasu, pochłonął mnie Wiedźmin, do którego wróciłem po dwóch miesiącach, więc sami rozumiecie. Nie mogłem, nie, nie mogłem sobie za bardzo pozwolić na przygotowanie niczego, ale, ale staram się, żeby po prostu odcinki były równo, więc dzisiaj traktujemy ten live jako live towarzysko-rozrywkowy, a nie e, merytoryczny, e, bo, bo też merytoryka na odcinkach, które są na żywo, no, bywa momentami, e, momentami e, bardzo e, nijaka i, i taka nie, niepełna, więc ja tak niespecjalnie podchodzę do tego, do takich live'ów jak do, do, do odcinków. E, niestety materiał o smartwatchach pozostawił u mnie bardzo duże poczucie zmarnowanego potencjału, bardzo po łebkach przeleciane. No generalnie Ciężko, ciężko zrobić krótki, ale materiał, krótki materiał, ale bardzo konkretny. Starałem się po prostu pokazać głównie to, że, że smartwatch to tak naprawdę zegarek, który istnieje od dziesięcioleci i dla, każdych, dla każdej generacji ludzi żyjących w, danych, w danym okresie, w danym przedziale czasowym, w danej dekadzie, powiedzmy smartwatchem było coś innego. Dzisiaj mamy takie zaawansowane smartwatche. Kiedyś smartwatchem były zegarki, które wyświetlały nie wiem, telewizję albo, albo miały wbudowane mp 3 czy aparat fotograficzny. Więc więc smartwatch to po prostu znak, znak czasów i, i, i tyle. I starałem się tylko pokazać to, że, że generalnie nie ma nic złego w noszeniu smartwatchu, a dużo osób pomyślało, że, że to jest jakaś zdrada, bo podchodzą do zegarków jak do religii i, i to, jest, to jest niegodne, nie godzi się, żeby w ogóle żeby w ogóle smartwatcha nosić. A nie wiem, czy bardzo po łebkach, jeszcze nawiązując do tego komentarza. Możliwe, że tak, możliwe, że tak, ale to był generalnie taki bardzo ogólny, skondensowany materiał. Mógłbym wejść w to głębiej i jakoś tam, nie wiem, poruszyć dziesiątki aspektów, ale, ale przekazałem te, które uważałem za najbardziej okej. Okay. Ja też chętnie, chętnie posłucham polemiki, jeżeli, jeżeli, jesteście, jeżeli jesteście chętni podyskutować. Cześć Krzysztof, czy dziś już widzisz moje wiadomości? Widzę, widzę. Witam Cię, Mat Matthew, Mateusz. Ostatnio zauważyłem po prostu, i też dobrze, że napisałeś. Widzieliśmy, że miałeś jakiegoś shadowbana od nie wiem jak, jak dawna, ale, ale pewnie od dawna. Nie mam pojęcia dlaczego, więc e, możliwe, że czasami tak jest po prostu gdzieś w, w, gdzieś w, w przestworzach YouTube'a, w odmentach. Od, od czasami coś się kliknie przez przypadek późno w nocy i tak, tak to wygląda, ale zawsze można napisać, zawsze można zwrócić się. Osobiście, bo, bo błędy się zdarzają. Mnie również. Hej, Krzyku, zrobisz taki odcinek o zegarkach, powiedzmy azjatycki. Mam na myśli Chiny. Słyszałem, że sigel jest spoko, ale jednak można go kupić na AliExpress. Czy są jeszcze jakieś inne polecane marki? Eee, ja nie znam za bardzo tego rynku chińskiego, szczerze mówiąc, takiego konkretnego. Oprócz, oprócz właśnie marki Seagal, która produkuje zegarki i mechanizmy to specjalnie nie kojarzę żadnych, żadnych marek, jest jeszcze chyba, jest jeszcze jedna marka, zapomniałem jak się nazywa, azjatycka, już taka z segmentu trochę wyższego, podpowiedzcie mi, bo zapomniałem jak się nazywa tam ta, ta firma, ale, ale była, nie Mido, Mido jest, Mido jest szwajcarska ale pewnie, pewnie wiecie, pewnie mi podpowiecie za moment, jak się nazywała ta firma, to, to, to w zasadzie tylko te kojarzę, no i Azja, Japonia, czyli to wszystko, co, 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 mamy w, co mamy na rynku, czyli Casio, Seiko i tak dalej. Jeszcze temat smartwatch. Ja już się na temat smartwatch wypowiedziałem, Wy, na, te, na temat materiału o smartwatchach, przepraszam. Wypisałem w komentarzach, zgadzam się z Marcinem, że po łebkach to materiał na serię, a nie na odcinek, ale nie ma sensu tych samych rzeczy pisać teraz. No tak, no jasne, że na serię, ale czy, czy kanał y, i ludzie na tym kanale przyjęliby serię o smartwatchach? <laughs> nie wiem. <laughs> Może. Nie Mijota, nie chodzi mi o miota chodzi mi o y, Ming? Jest taka firma Ming? Chyba jest, ale nie wiem czy. Wydaje mi się, że jest że jest też azjatycka. Azjatycka, nie azjatycka. E, co dziś na nadgarstku u mnie już mówiłem: e, Timex Q w wersji um, silver czy tam steel e, blue. Nie widać tego w tym świetle, ale tarcza jest, tarcza jest niebieska. O, tutaj to widać. Teraz widać. Okej. Okay. Czy Deep Blue Masters 1000. Czy będzie jakiś odcinek o tej marce? Jestem ciekawy Twojej opinii. Jeżeli, jeżeli dobrze kojarzę, to Deep Blue to są zegarki pokroju Pagani Design. To znaczy, wystarczy, że znajdę jeden, jeden design, który, który będzie dotyczył, dotyczył jakiegoś innego zegarka, na przykład Seiko. Zaraz wpiszę sobie, ale pozwólcie, że na telefonie, a nie na, nie na komputerze, bo mój komputer zwariuje już totalnie. Deep Blue, Deep Blue, uh, Masters 1000. Ok. Ok. Pamiętam, że Deep Blue, oni kiedyś tworzyli właśnie takie homażowe yy, zegarki yy, ala a la Seiko, natomiast widzę, że są tu po prostu yy, dajwery dla, dla zainteresowanych, takie. O. Nic nie widać pewnie, bo jest tak, takie piksele, że nie widać. Ale, ale spoko. Nie wiem, możliwe, że zrobię kiedyś o tej, o tej firmie y, jakiś tam odcinek. O niej wspomnę, ale nie mam pojęcia. Trudno mi powiedzieć teraz tak z ulicy. E to może między rundką wieśka obrazkami jakiś mały research o chińskich zegarkach pod Wielkiego Muru. Me Maison Seladon kiedyś zrobił na mnie mega dobre wrażenie. Spoko, myślę, że, myślę, że jest to fajny temat na, na jakiś research i, 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 i sprawdzenie tego chińskiego rynku, przyjrzenie się mu bliżej. Po prostu nigdy nie miałem, nigdy nie miałem okazji Q-Root Beer nadal u Ciebie w kolekcji sam się ostatnio przymierzam do wersji stalowej i z, z bezelem czarno-zielonym akurat jest na promocji w aparcie u mnie w mieście tak, dalej mam e, tego złotego Rudbira w tej wersji kolorystycznej używając e, terminologii e, Rolexowej więc tak, 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 mam go cały czas akurat dzisiaj ten inny, ten drugi Ok, to nie było do tego. Kliknąłem przez przypadek, bo komentarze uciekły wyżej. Czy jakiś mod zegarkowy w planach? Nie wiem, czy, 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 czy coś się pojawi. Możliwe, że tak, aczkolwiek nie mam żadnego, nie mam żadnego pomysłu na ten moment. Więc, więc możliwe, że w przyszłości tak, ale, ale jeszcze nie wiem, jaki. Podpowiedzią chyba właśnie ze strony Matthew, kolegi tutaj z czata i wspierającego kanał, za, za co oczywiście bardzo dziękuję. Był pomysł na takie postarzanie zegarka w jakiś sposób, więc nie wiem, czy nie poświęcić jakiegoś jakiegoś zegarka typu właśnie Auriol Lidlowy, żeby, żeby, żeby spróbować przekonać się, czy, czy na przykład postarzanie kawą, albo herbatą jest spoko, albo pamiętam, że Adrian z Bark and Jack kiedyś był taki kanał, teraz się nazywa po prostu... Adrian i nazwisko nie, 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 nie przypomnę sobie teraz. Coś na B, ale, ale nie chcę przekręcić. Kiedyś pamiętam, że robił taki odcinek z SKX-em, którego tam taplał w wybielaczu i tak fajnie mu zszedł ten kolor z bezela, więc możliwe, że jakieś takie postawianie w ramach odcinka rozrywkowego gdzieś, albo jakiegoś takiego krótkiego się wrzuci. Ale, ale nie wiem na razie. To jest ciekawe pytanie. Nie uważasz, że trochę hipokryzją jest liberalne podejście do smartwatcha, a hejtowanie majtkowców, które mają po prostu modnie wyglądać. Nie wiem, czy to jest hipokryzja, czy dwa różne tematy. Bo. Hm. Odpowiadanie na takie pytania na transmisjach live jest problematyczne, bo nie mogę się tutaj jakby dłużej zastanowić nad tym. Nie mogę sobie wstać, przejść się do, do kuchni i zrobić sobie herbatki albo, albo się czegoś napić i przemyśleć i dopiero potem usiąść do odpisywania na komentarz. Ale spróbuję, spróbuję i to jest tylko moja opinia. Nie wiem, czy to jest hipokryzja, czy nazwałbym to słowo, bo. Liberalne podejście do smartwatch. Co to znaczy liberalne podejście do smartwatch? To znaczy, że mam całą kolekcję analogowych zegarków i jednego smartwatcha, i to jest liberalne podejście. W sensie, dlaczego to jest? Dlaczego miałoby to być liberalne? Czym to się jakie to ma znaczenie? Czy sobie założę na rower, nie wiem, Dzisoka, czy Apple Watcha, czy jakiegoś tam Garmina? Jakie to ma znaczenie? Dla mnie, jako dla rowerzysty, czy dla osoby, która na tym rowerze będzie jechać i będzie tam sobie coś próbowała zmierzyć, to pewnie będzie miało ogromne, no bo przecież taki Garmin da mi dużo więcej informacji, teoretycznie. Ale z drugiej strony, e, nie wiem, zakładanie do pracy smartwatcha, czy to jest jakieś liberalne i na przykład, nie wiem, raz na miesiąc używanie tego, nie wiem, bo ludzie mają totalnie. Różne podejście do smartwatchy, i z jednej strony są osoby, i to też pojawiało się bardzo często w komentarzach pod tamtymi odcinkami, że. Wiele osób mówiło o tym, że no, smartwatcha noszą w zasadzie codziennie i przestali nosić inne zegarki, bo noszą go cały czas, bo dlatego, że on, on im daje te wszystkie powiadomienia i, i mają wgląd do historii snu i, i tak dalej. I te, te, wszystkie, te wszystkie rzeczy, które e, tych pomiarów tam dokonują, plus wygoda w stylu odbierania telefonów, e, nie wiem, e, nawigacji w Spotify i tak dalej, i tak dalej. Więc. To jest jedna grupa osób, a są takie osoby, jak ja na przykład, które mają w tym momencie rozładowanego smartwatcha od tygodnia i nie wiem, kiedy go założę. Możliwe, że go założę na siłkę, po prostu idąc na dwie godziny, a potem go zdejmę i założę sobie jakiś konwencjonalny, standardowy zegarek. Więc czy to jest, jakie to jest liberalne podejście? To mnie, to mnie, to mnie gdzieś tam zastanawia i, i, i nie wiem, czy to jest słuszne. A hitowanie majtkowców. Nie wiem, wiesz co, hejtowanie majtkowców jest tak, że tylko osoby, które, które to zaboli jakoś mocniej, uważają, że to jest hejt. Cała reszta twierdzi, że to jest po prostu opinia, i tak samo jak można mówić o Pagani Design albo o Rolexie, że komuś się nie podoba i jest, nie wiem, bardzo niewygodnym, nudnym zegarkiem. Tak jak Mateusz ostatnio wspominał o Explorerze na przykład. No to tak samo jest o majtkowcach. I po prostu ja od zawsze, zawsze twierdzę, że po prostu majtkowce czy, czy zegarki modowe, dla tych, którzy, którzy nie, nie znają tej nomenklatury hermetycznej, zegarkowej, e, są to po prostu zegarki, które mają pełnić funkcję dodatku, mają być ciekawym dodatkiem do stylizacji, i nic więcej. I nie ma tutaj żadnej. Żadnego, żadnej większej filozofii. Poza tym, w ogóle w żadnym zegarku, moim zdaniem, nie ma filozofii. Można doceniać projekt, można doceniać markę, można doceniać komfort noszenia tego zegarka na nadgarstku, ale generalnie jakieś takie nadawanie zegarkom jakichś nie wiadomo jak wielkich zasług dla, dla ludzkości, no moim zdaniem, się trochę mija z celem, bo bo, bo czym są zegarki? Zegarki są... zakłada się je na, na rękę i, i, i pokazują czas. I ładnie mają wyglądać, mają być komfortowe. Ale t, tak jak mówię, podejść do zegarków jest mnóstwo i niektórzy, yy, tak samo jak do kolekcjonowania, niektórzy kolekcjonują zegarki radzieckie, inni kolekcjonują zegarki yy, wyłącznie luksusowe, a... Yy, a Jean-Claude Biwer kolekcjonuje Patek Filip. Bo Patek Filip to największa konkurencja dla jego firmy, dlatego postanowił, że kolekcjonować, to kolekcjonować w czasomierze konkurencji, więc kolekcjonuje Patek Filip. I tak dalej, i tak dalej. Więc podsumowując, nie uważam, że to jest hipo hipokryzja. Mam wrażenie, że to są dwa różne tematy. Poza tym. Można mieć majtkowca i smartwatcha, i można ich też nie mieć, a można mieć tylko smartwatcha i nie mieć majtkowca, a można mieć tylko majtkowca i nie mieć smartwatcha, i w żaden sposób nie jest to karygodne w żadnym w żadnym wypadku. Ehm, no. Także takie jest moje zdanie. Moje zdanie jest dosyć liberalne, właśnie w kontekście zegarków. To znaczy masz nosić to, co ci się podoba, masz nosić to co, to, co uważasz za ciekawe. Jeżeli komuś podobają się zegarki Hugo Boss, bo mają ogromny napis Hugo Boss, to niech noszą te zegarki. Jest ok, jest spoko. Jak najdalej od zegarkowego snobizmu a czasami niesłusznie snobizmem nazywa się właśnie na przykład doradzanie komuś, czy warto kupić ten zegarek, czy nie. No bo jak widzę, jak ktoś wrzuca, wrzuca ogromny zegarek Diesla, taki ten wiecie, ten Big Daddy i, i pyta się to, czy, czy jakiś tam orient klasyczny, no to, to ja jestem zdania, że raczej ten orient, ale to jest tylko moja opinia i ja mogę tylko doradzić. W sensie, co ja bym wybrał, bo też nie mogę, nie mogę się uznawać jako autorytet w dziedzinie zegarków, bo też żadnym autorytetem nie jestem. Jestem raczej y, gościem, który robi kanał o zegarkach na YouTubie i na tej, na, na, o, ty, o tym sobie mówi, o tym, o tym, o tym rozmawia. Nie? Trochę jak astrofaza, nie? bo jak zobaczycie sobie astrofazy, to macie po prostu ciekawe informacje o kosmosie, a nie macie tam jakichś ko kosmicznie trudnych obliczeń albo fizyki kwantowej w najwyższym wydaniu, po prostu jest to, jest to kanał na YouTubie i jakiegoś tam frika, pasjonata i, i tak dalej. Więc ty, tyle, tyle, jeżeli chodzi o, o to pytanie. Czy warto zbierać, widzę, że tutaj się pojawiło od razu na dole, to od razu Odpowiem też moim zdaniem. Warto zbierać pieniądze rok, dwa, żeby kupować grala, czy to głupota i kasa w błoto. Nie wiem, czy to głupota i kasa w błoto. Zależy co jest tym twoim gralem. Jeżeli generalnie ma ci to dać dużo przyjemności i radości z życia, to, to chyba warto, moim zdaniem. A można też zegarki kupować tylko dlatego, że się podobają i. I tyle, i nie ma w tym żadnej filozofii. Tak jak mówię, każdy trochę inaczej do tego podchodzi i każdy ma trochę inne zdanie na temat zegarków. Ja mam takie zdanie, wy możecie mieć inne, i, i to akurat jest jak najbardziej okej, okay. więc jeżeli, jeżeli chcecie, jeżeli macie ochotę nosić jakiś taki zegarek, to, to, to dlaczego nie? Dlaczego nie? Natomiast co ja bym zrobił, jeżeli ja bym, jeżeli ja bym zrobił tak, że miałbym zbierać rok, dwa i kupić grala, to nie wiem, czy bym to zrobił, bo możliwe, że w tym czasie znalazłbym inny zegarek i wolałbym te pieniądze ulokować w jakieś inne rzeczy. Na przykład nie wiem, nieruchomość albo pojechać za to na wycieczkę. Także. No ja nie jestem kolekcjonerem. To też jest sytuacja z innej, z innej perspektywy i też uzupełniająca trochę ten temat. Okej. Okay. Jak oceniasz potencjał marketingowy branży zegarkowej w Polsce? Coś oprócz sklepów odzywa się po współpracy rzeczy powodzenia w rozwoju kanału. Dzięki wielkie kratu. Krato. Jak oceniam? Generalnie nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. To znaczy, mam wrażenie, i to jest moja opinia. I tutaj proszę mnie nie brać, nie łapać za słówka, bo, bo, bo to jest moja opinia. To nie jest żaden przegląd branży marketingowej zegarkowej. Mam wrażenie, że dużo marek zegarkowych, szczególnie inaczej. Inaczej, powiem to, jak, jak to wygląda z mojej perspektywy, a, 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 a cała reszta to. to nie wiem, dopowiedzcie sobie, sobie sami. Mam wrażenie, że, znaczy mam wrażenie. Wiem, że sporo marek zegarkowych w Polsce i sporo butików, i sporo sieci dystrybucyjnych jest kierowanych przez ludzi, którzy wolą zdecydowanie media tradycyjne, czyli prasę na przykład, niż internet. I yy, na przykład przedruk strony zadrukowanej w jakimś wogu, czy w jakiejś innej gazecie. Z nakładem kilku tysięcy, nie wiem maksy, ba, kilkunastu, bo nie znam dokładnie nakładu woga, jest dosyć mały. A jeżeli przeglądaliście sobie kiedykolwiek prasę typu Twój styl albo Gala, albo nie wiem, właśnie Vogue wspomniany, to wiecie, że te gazety, te magazyny są najeżone reklamami, takimi ogromnymi na całą stronę. Tak było kilka lat temu, tak podejrzewam, że nadal jest teraz. I mam wrażenie, i też rozmawiałem z niektórymi osobami, z którymi miałem okazję współpracować, że, że po prostu to jest ciekawsze i osoby w, trochę dojrzalsze dużo bardziej doceniają taki namacalny wydruk reklamy od od. Od jakiejś tam, nie wiem, treści w internecie. Nawet jeżeli ona wygeneruje 10 razy większe zasięgi, i 10 razy więcej osób się dowie o tych konkretnych zegarkach, no bo przecież jedną z, jednym z zadań reklamy jest, jest sprzedaż. Więc więc mam wrażenie, że to jest, to jest ten problem, który się pojawia, ale z drugiej strony są też marki, które się odzywają po współpracę i część z nich to mikrobrandy i pozdrawiam tutaj kolegę od Nadir Watches, który ostatnio postanowił wypuścić swój, swój mikrobrand i, 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 i też rozmawialiśmy o tym, o jakiejś tam potencjalnej, potencjalnej współpracy ale też niebawem będzie współpraca, ale na takiej zasadzie zupełnie nie, nie recenzenckiej z, też z jedną marką w Polsce. Więc, więc z jednej strony jest okej, okay, a z drugiej strony mogłoby być lepiej, bo, bo dużo, dużo Marek, moim zdaniem, się trochę nie docenia tego internetu, a szkoda, to jest, to jest, to jest problem. Ale z drugiej, jeszcze po jakiejś tam innej stronie są osoby, które w ogóle nie oglądają YouTube'a i, i też mnie mogą nie lubić, więc spoko. Ale, ale są inne kanały, możecie możecie się na innych kanałach reklamować, jakieś tam recenzje robić i wysyłać zegarki za darmo i, i prosić o, o fantastyczne opinie. U mnie takich rzeczy nie ma na kanale, ale, 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 ale gdzie indziej się znajdą, więc, więc wiecie. Była zresztą taka afera, gdzieś to ostatnio nawet słyszałem, że że. Pojawiły się, pojawiły się jakieś tam recenzje opłacane, jakichś tam zegarków, i o tym wspominał chyba Ben z Ben's Watch Club, że, że poszły maile, Poszły maile od jakichś tam marek, marek które, od jakiejś marki, która chciała po prostu zareklamować swoje zegarki, i był ten problem, który często się zdarza, również, również ja dostaję takie, takie, takie wiadomości momentami, że, że w, w polu nadawcy, w polu adresatów są wszystkie maile wypisane, w sensie do kogo to poszło. I jeżeli ktoś odpowie na tego maila, to pójdzie do wszystkich. I tak też zresztą się stało. Jakiś tam YouTuber odpisał, że on spoko, spokojnie to weźmie, weźmie za to jakieś tam 200 dolarów i zegarek, i on zrobi tę recenzję. Cała reszta się cała reszta powiedziała, że to jest zupełnie nie fair, a on stworzył taką recenzję i został wyklęty przez, przez ten mały światek. Więc jak, jak oceniam potencjał mar marketingowy, uważam, że potencjał jest, ale trzeba go wykorzystywać. Nie tylko w filmach, które mają. Albo nie tylko w mediach, które, które opiera, opierają się wyłącznie na recenzowaniu albo pokazywaniu jakichś tam przedmiotów, bo można wejść we współpracę partnerską, można pogadać o, jakiś, o jakimś, nie wiem, byciu ambasadorem. Wiecie, dużo jest takich rzeczy. Można zaprosić do swojej fabryki albo do, na swoją linię produkcyjną i, i, i pogadać trochę o tych swoich zegarkach. Wiecie, wszystko jest do, 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 do ustalenia, ale póki co. Odzywa się odzywają się tylko nieliczni, ale ja cenię sobie tych, którzy idą pod prąd, więc, więc oceniam potencjał marketingowy na wysoki, ale nadal jeszcze do dopracowania. Okej. Okay. Uh, no, i właśnie to jest temat. L, dopisze taki pomysł, może byś się odezwał do jakiegoś większego sklepu z drogimi zegarkami typu Royal Watch. Dzięki takiej współpracy mógłbyś pożyczać na recenzję te droższe modele i pokazywać je na kanale. Spoko, ale ja nie robię recenzji i nie, nie mam zamiaru robić recenzji. A odpakowywanie zegarka na filmie i robienie y, pierwszych wrażeń jest moim zdaniem bez sensu kompletnie, bo to nic nie daje nikomu. Y, no i też y, nie wiem, no mam wrażenie, że. że, że to, że nie mam do czynienia z jakimś zegarkiem przez dłuższy czas, jest dosyć trudne. Ja sam miałem wielkie problemy, kiedyś jeszcze, kiedy robiłem materiały, które można nazywać recenzjami. No, jakoś nie umiałem nigdy się do tego przekonać. Starałem się tylko wytypować jakieś tam rzeczy, które mi się podobają i nie podobają. Plus oczywiście ten wielki błąd recenzji zegarkowych czyli jakaś tam rec recytacja parametrów technicznych. Co nie jest moim zdaniem za dobre. I też yy, yy, wspólnie z, niegdyś z patronami. Do tego doszliśmy, że, że to nie jest, nie jest ok i, I z tego się wymiksowałem na szczęście. Więc, więc już tego nie robię. Więc nie wiem, czy nie wiem, jak miałbym pokazywać te zegarki w ramach recenzji. Raczej myślę o prezentowaniu tych zegarków w szerszym kontekście. Na przykład przy historii Moonwatcha, którą już zresztą zrobiłem, pokazać tego Moonwatcha, nie? żeby zrobić przebitki i tak dalej, żeby mieć ten zegarek po prostu w, w rękach i, i, i trochę na ten temat więcej napisać. No ale z drugiej strony to też był odcinek historyczny, mało w nim było samego zegarka, bo to też nie była recenzja. Więc generalnie mam takie, mam takie przemyślenie, że yy, że recenzja jest, recenzja to nie jest dobra forma. Natomiast prezentacje nie wiem. No czekam też trochę na informację jakąś z tamtej strony, bo mogę się odezwać do, do firmy i, i ja nie wiem, czego oni chcą. Będziemy, będziemy gdzieś tam błądzić, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to ja serdecznie zapraszam do współpracy. Komenten, nie komentarz, tylko w opisie macie macie w, y, maila mojego y, współpracowego, więc możecie pod tego maila pisać, ja odpisuję na, na wszystkie praktycznie, na jeden muszę odpisać ale to od sieci partnerskiej, która chciałaby, żeby TikTok był w sieci partnerskiej, ale ja raczej tego nie chcę, to tak w ramach y, w ramach y, y, w ramach jakiejś tam odskoczni a jeszcze odskocznia od Jakuba ile pączków zjadłeś? Zjadłem dzisiaj dwa pączki Dwa, w ramach śniadania, więc się jakoś tam specjalnie chyba nie, nie utuczyłem za mocno. Ale muszę wejść na jakąś solidną redukcję, bo zauważyłem, że nie podoba mi się to, jak, jak się odżywiam i sama suplementacja ashwagandy nic mi nie da, jeżeli będę źle się odżywiał i przez to będę się źle czuł, a nie chciałbym się źle czuć. Eee, jeszcze tutaj w ramach tego, o czym pisałeś, ja nie jestem hejterem smartwatchy po prostu porównuję do majtkowców, które też nie są niczym złym, bo spełniają swoją funkcję. Tak, tylko że widzisz, to nie jest tak, że, y, że, że jest hejt na majtkowcy. Ja bym na to w ogóle nie nazwałbym tego w ten sposób. Bo to jest po prostu zegarek, który w, w, z reguły to też nie są wyjątki od tej reguły, ok, ale z reguły te zegarki są po prostu mocno przepłacone, dlatego nie warto ich kupować, moim zdaniem i zdaniem też niektórych ludzi, bo są po prostu mocno przepłacone i dostajesz jakiś tam kiepski, kiepski zegarek tylko dlatego, że ma logo Diesel albo Hugo Boss. No i też jeżeli ktoś jest pasjonatem zegarkowym i lubi opowiadać o tych zegarkach i mówić, że ten zegarek jest z takiej, takiej firmy, bo powstał jako reedycja, czegoś tam, no to też z takim Dieslem czy z Hugo Bossem za bardzo nie pogada, no bo to jest marka, która produkuje zupełnie inne inne artykuły. No pomijając, że ta jakość też nie jest jakaś rewelacyjna, ale, ale no, no tak, to, tak to wygląda. Podejście niektórych osób do zegarków jest totalnie śmieszne. Posiadam DW, Płąd Młodości, Seiko, Cepelina, Kasia przy okazji Pagani Design oraz Apple Watcha to tylko zegarek. Niektórzy powinni wyjąć ki, wiadomo z czego. I Szymon chyba do tego komentarza napisał, że się zgadza. Ja również się zgadzam, dlatego... Dlatego też jedną z misji tego kanału, jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało, bo zaraz mi zaczniecie pisać, że jaka ta misja, jak gada o zegarkach z Lidla, to już jest, to jest komentarz, który, który pojawiał się tak często, że sam się zacząłem, sam się zacząłem tutaj, tutaj śmiać za każdym razem. Jay pisze za to, sorry Krzychu to na zegarkach znasz się na papierze, ty nie miałeś porządnego zegarka w ręce, no nie miałem nie miałem, możliwe, że nigdy nie miałem żadnego porządnego zegarka więc, więc nie, no to, to jest moja wiedza papierowa tak samo jak tak samo jak wiecie recenzenci, czy tam jacyś nie wiem, pasjonaci kuchni nie jedli wołowiny wagyu w Japonii, więc co oni tam wiedzą o wołowinie a się wypowiadają o burgerach Albo taki książulo, nie? Gada jakieś tam rzeczy o kebabach, a skąd on wie, jak on nie jad kebaba w Libanie na przykład, tylko w Turcji? Skąd on wie, czy najlepszy nie jest libański. No więc, więc spoko, no okej, okay, jest Twoja opinia. To jest Twoja opinia. Na papierze też w sumie to jest kiepski, kiepski argument, bo nie mam żadnej udo, udokumentowanej wiedzy papierowej, że jestem, nie wiem, że, że się znam na zegarkach. Poza tym. Nikt nie powiedział, że ja się na zegarkach znam. Tylko że je lubię i je. Podobnie jak zresztą kolekcjoner, który miał tego. Filip Patek z, i, i w Czarnym Chromie Rado z odcinka. To odsyłam Was na począ do początków mojego kanału. Tam był taki odcinek o, o komentowaniu kolekcji pewnej. No, więc jakby no, nie znam się, no nie znam się, to prawda, to prawda. Ja nie jestem znawcą zegarkowym. Ja wam nie powiem, jak zainwestować w zegarek, albo, e, albo na przykład, gdzie jest mój otwieracz do butelek, którego teraz szukam. Niestety, wam niestety wam takich rzeczy nie powiem, no bo, bo się na tym nie znam, to prawda. Nie, nie jestem znawcą zegarkowym. Jestem osobą, która zegarki lubi, która trochę tego zegarkowego rynku. Yy, się naoglądała i na, naczytała i nasłuchała i lubi historie związane z zegarkami, lubi marki zegarkowe i tak dalej. Ale znawca, nie wiem, ciężka, ciężka sytuacja. Ciężka sytuacja. Eee. <grybujesz> o Boże, spoko. Dobra, słuchajcie, w ramach jakiejś tam chwilowej, chwilowego odsapnięcia od tematów zegarkowych, serdecznie Was zapraszam. Jeżeli chcecie wyróżnić swój komentarz, skorzystajcie z opcji superchata to pomaga kanałowi. Również zapraszam do dołączania do grona wspierających. Wspierający kanał to są tacy ludzie, którzy mają takie fantastyczne znaczki obok swoich ników i, i są na zielono zaznaczeni. Z tego co kojarzę, nie, nie są. Mają, mają znaczki obok ników i to są wspierający, czyli osoby, które aktywnie biorą udział w tworzeniu tego kanału. Bardzo dziękuję. Szymon dołączył, zanim w ogóle jeszcze zaczął się live, więc. Tutaj chciałem, chciałem wyróżnić tego, tego użytkownika jako 51 wspierający. To, jest, to się ceni. Jest to bardzo miłe, a Szymon wysłał super stickera, więc możecie na różne sposoby tutaj dostarczać swoje, swoje, swoje wsparcie, więc, więc, więc spoko. więc tu, Dobra, patrzę, co tu jeszcze piszecie. A, a, a. Tu, tu tu. Dobra, o, jest. Fracił. Co to za wąsik, z Zgulto, co powiesz o zegarkach bez planu? Jean, Jean, Jacques Montan pewnie i tak nie odpowiesz, ale ten się ta, Ale tak się kosi jeleni. Yy, wiesz co, ja nie wiem, co mam odpowiedzieć, bo znam tylko historię pobieżnie. To znaczy yy, Bartek z Bartek, tak się nazywa? Z bez planu, ma swoją, miał swoją markę też z tego sobie, to miał chyba odzieżową, ale, ale na pewno sprzedawał jakieś tam zegarki na zasadzie dropshippingu no i tyle, I, i, i co mam powiedzieć, nie miałem nigdy tych zegarków w ręku nie wiem co to, ale podejrzewam, że, że nic, nic jakiegoś nad, nadzwyczajnego a wąsik z gole pewnie ale nie, nie chciało mi się po prostu tak wygląda niestety, jestem niezadbany jak Sylwester Wardenga. Znaczy on jest, a ja nie. Więc no, ale to na spokojnie. Czy zwracasz uwagę, o to ciekawe, czy zwracasz uwagę na spotykany, co spotykani przez ciebie ludzie mają na nadgarstku, jeśli tak, to czy wchodzisz z nimi w dyskusję, rozmowę? Nie, nigdy nie wchodzę w dyskusję, w rozmowę, ale bardzo często patrzę sobie i, i zgaduję i pokazuję mojej dziewczynie, że patrz, to jest ten zegarek, <laughs> bo go znalazłem po prostu w sieci. I, i, i mi się wydaje, że to ten i, i to jest ten, więc jakby taki watch spotting na zasadzie zdrowego zdrowego podglądania y, chyba jest spoko, nie ma w tym nic złego ja nie sądzę, żeby było w tym coś złego ale, e, czekajcie ja sobie spróbuję jednak odnaleźć ten, ten otwieracz bo mam, mam, o jest dobra, bo mam y, będę, będę dzisiaj Tomaszem Kopyrą y, ale takim innym bo, słuchajcie Kupiłem, uwaga, tutaj plus 18, a w zasadzie nie trzeba. Mam piwo kraftowe, poniżej 0,5%, czyli bezalkoholowe, bo nie piję alkoholu od początku roku. Więc, więc polecam ten styl życia. Polecam nie pić alkoholu, bo alkohol jest ekstremalnie szkodliwy. I polecam tutaj przy okazji też posłuchać podcastu Przemka Górczyka. Z panem Rutkowskim, z tego co kojarzę. Ja nie mam pamięci do imion i do nazwisk, ale mogę znaleźć. E... I oglądałem, oglądałem tego live'a, tego, tego, przepraszam, live'a. Wyświetlił mi się przed chwilą live kanału Zero, e... ale, 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 ja, ale ja nie o tym. E... I oglądałem. E... Przemek Górczyk, alkohol. Rudkowski się nazywał pan. To jest specjalista do spraw uzależnień, taki pan tutaj. I, i odcinek alkohol niszczy twój mózg i, i dwie, dwie i pół godziny takiego naprawdę rzetelnego. Rzetelnego rozprawiania się z tymi wszystkimi mitami o alkoholu, typu jedno piwo nie szkodzi, albo, albo takie rzeczy. Więc postanowiłem, że nowy rok, nowy ja, nie będę pił alkoholu w ogóle, więc na razie się w tym y, trzymam, a piję sobie piwo zero, czy tam. No nie może być, jakby s, jest, jest tak ustawowo z tego, co wiem, czy tam w ogóle po prostu w piwowarstwie, to pewnie Olaf, mój, mój kolega pewnie mógłby powiedzieć jako piwowar, jak to jest dokładnie, że po prostu musi być tutaj 0,5, ponieważ taki jest, taka jest ta tolerancja, że nie ma, nie ma piwa 0, ale nie ma też ale, ale, ale piwo bezalkoholowe teoretycznie to jest piwo poniżej 0,5% alkoholu. Więc polecam, polecam pić piwa i, i, i wszystko inne, co nie zawiera alkoholu, ponieważ alkohol niszczy mózg, nawet najmniejsza dawka jest kancerogenna. I polecam to, jakby odsyłam do tego, do tego podcastu Przemek Górczyk i pan Robert Rudkowski. I pan Robert Rutkowski, i pan Robert Rutkowski taki, taki starszy pan, ale bardzo doświadczony. Człowiek, który spróbował wszystkiego i i szczerze odradza i ja, ja jakoś zostałem zainspirowany przez to przez tę rozmowę yy, także a propos Spotingu, to tyle e, potrzebowałbym jak, jakiegoś szkła, więc ym, więc tyle zaraz zobaczymy jak mogę to tutaj połączyć <ścoughs> z, z odpowiadaniem na pytania i yy. Ta, 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 i całą resztą. O, tu jest ciekawy py ciekawe pytanie. Czy będzie odcinek o zegarkach darterów? Nie wiem, czy będzie, bo y, zazwyczaj wśród darterów tam nie ma za bardzo, y, za bardzo nic ciekawego, bo tylko y, jakieś tam interesujące zegarki nosi Michael van Gerwen i z tego co kojarzę to Gary Anderson. Natomiast y, cała reszta albo nie nosi w ogóle, albo nosi jakieś takie niezidentyfikowane, y, więc. Możliwe, możliwe, że tak będzie, że, że kiedyś zrobi, ale Dart jest na tyle niszowym tematem w Polsce jeszcze, że chyba, chyba, chyba to jest, chyba prędzej zegarki celebrytów, albo jakichś takich osób znanych, polityków, bo to też jest ciekawa sytuacja, ale od polityki ja staram się jednak mimo wszystko się odgradzać. Marcin zaznacza bardzo ważną rzecz. 180, 185 osób i tylko 10 łapek w górę, no właśnie więc moi drodzy śmiało polecam zostawiać łapkę w górę pod tym filmem pod tym live'em, bo to, że jesteście tutaj na live i piszecie w komentarzach, to jest super i oczywiście miło, miło i, i, i fantastycznie, ale polecam również zostawiać łapki w górę pod tym filmem, bo one zostaną potem w, w retransmisji i, I to też spowoduje, że po prostu gdzieś tam ten live dotrze dalej, możliwe, że ktoś sobie po prostu posłucha go przy okazji, nie wiem, jakiegoś tam sprzątania, czy czegokolwiek. Bo live'y, podcasty dla mnie to jest idealna sprawa, właśnie przy okazji, nie wiem, tworzenia czegoś takiego, wiecie, mechanicznego, kiedy nie trzeba się skupiać, nie trzeba myśleć. Za rąbiste, sprawa, bardzo polecam podcasty w takich sytuacjach, żeby nie marnować czasu, na przykład tylko na słuchanie muzyki. Oczywiście muzyka jest fantastyczna i, i kocham muzykę, ale, yy, ale, yy, ale co? Bardzo kocham muzykę. A, ale właśnie, ale podcasty mam wrażenie, że są po prostu fajną okazją, żeby, żeby Posłuchać sobie czegoś przy okazji robienia czegoś innego. Lubię też bardzo w samochodzie słuchać. Raciborskie jest dobre, tak, prawda? Moje lokalne Raciborskie jest bardzo w porządku. Bezalkoholowe oczywiście też jak najbardziej polecam. Uważam, że jedno z lepszych bezalkoholowych, jakie są. Dobra, zaschło mi. Zesło mi w gardle, ale za chwilę się odniosę do, do tego komentarza, bo to jest, to jest ciekawe. Muszę, muszę tak, bo nie mam żadnej żadnej szklanki, a na razie niczego nie wiem. Po nic nie idę, więc. Szybki łyczek. Całkiem spoko. Ipa mogłaby być trochę bardziej gorzka, ale, ale może być. E, piwo bezalkoholowe jest jak porno w radio. E, no, nie powiem, czy, nie, nie, moim zdaniem nie, bo czym jest piwo, to jest, to jest ważne. I tutaj proszę Państwa, wykład. Yy, oglądam Tomasza Kopyrę, więc wiem. piwo składa się w podstawowym przepisie. Składa się z czterech składników: wody, słodu, drożdży i chmielu. Są różne inne piwa, dodaje się różne inne rzeczy, różne inne słody i tak dalej. Miesza się te różne rzeczy i są nawet jest takie piwo, jak Sachti, które jest na drożdżach piekarniczych i tak dalej. Więc to jest piwo. I piwo bezalkoholowe, jeżeli ktoś mówi, że to nie jest piwo, no to jest to problem. Po prostu ono nie ma w sobie alkoholu. I, i już. Natomiast piwem jest. Dlaczego miałoby nim nie być? Okej. Okay. Co sądzę o to jest, to jest pytanie ciekawe bo ostatnio na te, to ostatnio przeglądałem sobie te zegarki co sądzę o Stern Sternglass warto nie warto czy to dobre zegarki warte uwagi uważam że w tym tej stylistyce są spoko zauważyłem że też że zauważyłem też że muszę mówić trochę wolniej zauważyłem też że e, nie kosztują jakoś przesadnie dużo więc jeżeli szukasz czegoś takiego inspirowanego Bauhaus, Bauhausem a nie chcesz y, kupować Nomosa to mam wrażenie że że Sternglass czy Sternglass to całkiem przyjemne zegarki w tym stylu, w tej stylistyce, takiej bardzo minimalistycznej. Więc nic więcej na ten temat chyba nie mam do dodania. Uważam, że, że w porządku. Jeżeli ktoś lubi taką, taką stylistykę, to, to jak najbardziej. Fajnie zmienić swój styl życia, bo youtuber inny Ciebie przekonał. No, ja uważam, że generalnie inspirujemy się, Inspirujemy się różnymi osobami w życiu. I dlaczego youtuber? Czy no To jest może złe słowo to nie, jest, nie chodzi o youtuber, po prostu Górczyk Przemek prowadzi podcast, w którym rozmawia z ludźmi, którzy bezpośrednio w internecie no nie są youtuberami, więc są po prostu gośćmi jego podcastu. I ten człowiek, specjalista w swojej dziedzinie, tak jak specjalista w dziedzinie zegarmistrzostwa może przekonać do niekupowania homarzy, albo podróbek, albo do, nie wiem, serwisowania zegarków, to yy, po to, żeby na przykład się nie, nie psuły, yy, albo żeby o nie dbać, tak samo osoba, która zajmuje się uzależnieniami, która zajmuje z, jest psychoterapeutą, jest psychologiem, jest osobą doświadczoną, z ogromnym bagażem doświadczeń, może zainspirować do zmiany życia. To nie jest zmiana życia na podstawie filmiku Genzi albo nie wiem, jakiegoś projektu w stylu ekipy Freeza. Więc wiecie, a nawet jeżeli, no to czemu by tego nie robić? Jeżeli zauważycie, że Patec jedzie na, na jakąś wyprawę i spędza swój czas aktywnie, to może warto się zainspirować tym. Więc jakby komentarz w stylu takim jak tutaj Dariusza jest. Moim zdaniem totalnie bez sensu. Tak samo jak uzupełnienie, czyli polecam również komputer wyłączyć i telewizor, bo sztuczne światło szkodzi na oczy. No szkodzi. W pewnym momencie, w, pewnym, w pewnej sytuacji szkodzi. Natomiast czy dostajesz, możesz dostać raka od, od patrzenia w komputer? Nie wiem. Natomiast od, od alkoholu jak najbardziej. Więc stary. Ja ci radzę posłuchać, doczytać, a potem i tak będziesz sobie walił wódę czy tam piwko raz dziennie i uważał, że nic się nie dzieje, a, a tak naprawdę to alkohol, a w zasadzie to, co się dzieje z alkoholem, zostaje w twoim organizmie po wypiciu jednego kieliszka, zostaje w tobie przez sześć tygodni. Więc nauka, proszę państwa, fakty, a nie tak zwany chłopski rozum, który bardzo często potrafi być omylny. I to nie warto w takim, w tak, w taką, w moim zdaniem, oczywiście, w takim kierunku nie warto iść. Znalazłeś 1000 złotych, masz 5 minut, żeby zamówić zegarek, jaki wybierasz. Yy, nie wiem, nie wiem, co bym wybrał. Poszukałbym używanego Perixa, żeby, żeby już cały czas mi ludzie nie pisali o tym Periksie, kiedy go kupuję i czy go w ogóle kupuję, bo nie wiem, kiedy go kupię tak naprawdę i czy w ogóle. Bo za każdym razem, kiedy, kiedy chcę, to, to coś mnie od tego zakupu od, odsuwa. Ale może kto, kto, kto wie, chętnie bym jakiegoś zegarka swojego się pozbył jeszcze, bo nie chcę mieć tylu zegarków i na przykład wtedy bym kupił tego prx -a. za te pieniądze ulokowane, to, to tak. No, ale nie wiem. Za 1000 złotych, Nie wiem, może jakiegoś dziszoka bym kupił, bo nie mam żadnego dziszoka. A resztę bym sobie zostawił na jedzenie. Nie wiem. <laughs> Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Um. Tu. Ja mam w sumie. O, to jest to jest, to jest pytanie. Wracił. Ja mam w sumie pytanie poważne, więc yy, poważnie. Kiedyś w którymś odcinku, w, w odcinku mówiłeś, że seria limitowane to gówno. W cudzysłowie, to jest recytat. Nie wiem, czy tak powiedziałem, ale możliwe. A moim zdaniem, to właśnie coś ciekawego dla człowieka, co nie może mieć Rolex, ale może mieć jeden z dwustu. Eee, ja muszę powiedzieć, ja muszę powiedzieć, proszę Państwa. A zanim na to odpowiem, to jeszcze tylko szybki, szybkie uzupełnienie Sternglasa, żeby nie było. Co do Bauhausu, to nie trzeba się od razu po Nomosa. Junghans, Towa, czy nawet Lako, Junkersy, i inne Zepeliny też mają coś w tym klimacie. Tak, tak, tak. No ale jeżeli ktoś mnie pyta o Sternglasa, to mówię, że moim zdaniem spoko. W sensie, że taka stylistyka jest ok. Natomiast w odniesieniu do innych, innych marek, jak najbardziej. Tutaj masz, Martin ma oczywiście rację. Nie trzeba, nie trzeba tylko Nomosa. To nie jest jedyna marka, która robi takie zegarki, bo jest ich zdecydowanie więcej, ale w Sternglas. Why not? Też może być po prostu jedną z opcji do wyboru. Może komuś się po prostu spodoba, że jest ładny i, i, e, i się nada. Dobra, ale wracając do poważnego pytania, w którym mówiłem, że serie limitowane to gówno. Otóż, żeby tutaj fraciu ci odpowiedzieć jak najbardziej rzetelnie, to prawdopodobnie nie wiem, czy użyłem słowa główno, bo to jest to nie, nie wiem, czy to, to tam w odcinku użyłem coś takiego, ale możliwe, to, 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 to w, 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 wydaje mi się, że nie. Ale jeżeli tak, to, to spoko. Znaczy nie spoko, bo nie, to nie uważam, że to jakieś ładne słowo specjalnie, ale jeżeli mówiłem, że sery limitowane to jest coś kiepskiego, to mówiłem to z tego, co pamiętam w kontekście mikrobrandów i tego, że główną, yy, mikrobrandów kiedyś, w momencie powstawania tamtego filmu, że mikrobrandy w pewnym momencie postawiły sobie za, za no nie wiem, postawiły na, na taką rzecz, jeżeli chodzi o marketing, na taki aspekt tego marketingowego ich podejścia, tej kampanii marketingowej, jakkolwiek by ona nie była e, kiepska, postawiły sobie za cel informowanie o tym, że limitowana edycja. Limitowana edycja, 100 egzemplarzy fantastycznego zegarka. Drugi limitowany na cztery stulecie odzyskania przez Inowrocław praw obywatelskich, praw miejskich i jakieś tam takie rzeczy, wiecie. Mnóstwo było takich zegarków, tribute to coś tam na któreś lecie i limitowana edycja. I dlatego mówiłem, że limitki są kiepskie, bo one... Jakby nie wnosiły nic poza tym, że taki mikrobrand po prostu składał zamówienie na tam, nie wiem, 200 sztuk czy na 100, bo tyle miał, na tyle miał kasy, żeby wyprodukować gdzieś tam w Chinach albo w Hongkongu. Więc. Yy, dlatego w tym kontekście mówiłem. Wszystko jest w kontekście. Bardzo często, tak jak już też wspominałem, bardzo często wielu widzów ma jakąś taką potrzebę cherry pickingu, wybierania sobie po prostu pasujących do tezy jakichś tam moich stwierdzeń i potem dopisywania całej reszty, ale wszystko jest o wiele bardziej złożone, więc jeżeli tutaj mówiłem o seriach limitowanych, że są kiepskie, to tylko dlatego, że marki, mikrobrandy przeważnie wtedy, bo wtedy to, to było wręcz to było tak popularne, że, że w zasadzie każdy mikrobrand musiał mieć jakąś limitkę Robili z tego coś niesamowitego, a tymczasem tym okazywało się, że limitka to tak naprawdę była liczba zleconych egzemplarzy, wykonanych gdzieś tam przez, przez jakąś tam azjatycką fabrykę. Więc w tym, w tym sensie limitowana edycja jest słaba, ale w ogóle to dlaczego miałaby być głównym? <grym> To jest coś ciekawego. Oczywiście, limitowane zawsze jest spoko. Jeżeli jest czegoś mało, no to jest większa szansa, że kiedyś tam okaże się, że tego zabraknie. Jak na przykład mojego zegarka, którego już nie mam zresztą, Dan Henry 1970. Ten taki zegarek pomarańczowy z kompresorem, w stylu kompresor. Więc, więc o potem się okazuje, że jeżeli te zegarki się wyprzedają i już nie tworzą kolejnych w tej konkretnej serii i było ich 1970 i ja miałem jakiś tam numerek 351, czy któryś, nie, już nie pamiętam, no to jak najbardziej w momencie, kiedy to się wszystko wy, wysprzedaje, no to, to limitowana edycja wtedy ma, ma, ma jakiś sens. Ale tak w ogóle to, to nie pamiętam, żeby mówił, że limitki są słabe, bo, bo dlaczego? To po prostu było w kontekście do mikrobrandów tam w 2017 czy 18 roku. Które, które tworzyły zegarki limited edition, bo, bo, bo tak musiały, bo nie zrobiłyby nielimitowanej edycji. Bo zanim by to przypłynęło, zanim by to tutaj się powsadzało do tych pudełek i posprawdzało u zegarmistrzów, żeby napisać made in Poland, to by minęło dużo czasu. Więc, więc tak. Tak. Czy pije wódkę 0%? Dariusz dalej y, usilnie pr próbuje chyba swój nauk w jakiś sposób, y, w jakiś sposób usprawiedliwić. Nie, nie pije wódki 0%, bo wódka jest paskudna nawet w tej prawilnej wersji. Więc w ogóle nie pije wódki. E, ok. Czy picie wina do kolacji jest uzależnieniem? Jeżeli pijesz codziennie i nie możesz sobie wyobrazić bez kolacji, bez wina, to możliwe, że jest uzależnieniem. Ale nie wiem. I czy wszyscy jesteśmy chorzy na raka? Możliwe, że tak. Nie wiem, trzeba to sprawdzić. Polecam generalnie zrobić sobie badania jakiekolwiek, na przykład, na przykład morfologię albo jakieś inne, poważniejsze, i wtedy z tego wyjdzie dużo informacji ciekawych. Um, więc, więc Dariusz tutaj się wypowiadał jakiś czas, jakiś czas temu. Jeszcze tutaj, w, w, oczywiście, argument ad personam co do wykształcenia. Jestem magistrem, inżynierem informatyki, więc um, nie znam się kompletnie na medycynie, ale nie trzeba być specjalistą od medycyny, żeby posłuchać autorytetów z tej dziedziny i e, się nimi e, inspirować. Także, kolego, e, uspokój się. Bo serio, nie ma, nie ma powodu, żebyś, żebyś tutaj usprawiedliwiał ewentualne e e e e swoje relatywizowanie problemu alkoholowego w Polsce i na świecie. Ty, ty, ty. Witam, czy Sejko? Czy Sejko? Czy Seiko, e mają dobre, nie wiem jak to nazwać mechanizmy solarne. No dobrze nazwałeś. Generalnie mechanizmy kwarcowe e nap napędzane,. E, energią słoneczną, czy też światłem. Czy mają dobre te Seiko Solary? Są moim zdaniem spoko. E, nie słyszałem, żeby były z nimi jakieś większe problemy, bo też nie wiem, jakie miałyby być problemy. E, natomiast ja nie miałem nigdy żadnego Solara na dłużej. Miałem wyłącznie i mam cały czas EcoDrive y, i nic się z nimi specjalnie nie dzieje, więc, e, więc EcoDrive y Zena mogę polecić z czystym sercem. O Seiko nie słyszałem żadnych negatywnych opinii. Aczkolwiek warto zapytać na przykład na grupie, jakie są doświadczenia użytkowników z solarami od Sejku. Co sądzę o Tiffany Blue? O Tiffany Blue nagrałem swój odcinek, jeden, natomiast na temat Rolexa, który nagle stał się niesamowicie popularny, bo, bo patek Filip był nieosiągalny. Co też jakoś poniekąd może łączyć się z, z, z odcinkiem o, o homarzach, ale nie, ale to, to. To zupełnie inna sytuacja. To dobrze wyjaśnił Mateusz na Gene Watches. A propos wpływu rynku, generalnie wpływu na rynek takich, takich marek jak, jak Patek Filip czy Rolex, właśnie w kontekście tych kolorowych zegarków, które zdominowały w pewnym momencie rynek i dzisiaj również sporo ich jest i, i, i trochę otworzyły rynek na, na, na żywe kolory. Natomiast co sądzę o Tiffany Blue? No, znak towarowy taki jak magenta od T-Mobile czy, nie wiem, fioletowy kolor od Play'a, czyli coś, co ma się włączyć, wiązać z, nie, bezsprzecznie z, z samą marką, z samą marką zegarkową, jaką jest akurat tutaj Tiffany, czyli tam z marką po prostu, nie zegarkową, ale, ale marką Tiffany, więc znak, znak szczególny, coś, co roz... roz potrafi wyróżnić, wyróżnić zegarek na, znaczy wyróżnić markę na tle innych. No, wiecie o czym mówię, po prostu specyficzny odcień koloru niebieskiego, bardzo, bardzo intrygujący, ciekawy. Tutaj Jakub pisze, że romantyzowanie codziennego picia winka to bardzo błędna rzecz, członkini mojej rodziny tak robiła, lata codziennego picia po, jedna, po jednej, po dwóch lampka, lampki wina. Teraz ma problemy, nie ma pamięci krótkotrwałej, musi być pod stałą opieką. No możliwe, że coś jeszcze na to wpłynęło, aczkolwiek no tak, romantyzowanie alkoholu jest problemem w Polsce, moim zdaniem i też zdaniem wielu ludzi. No a na to wpływ ma cała nasza historia i lobby alkoholowe w na całym świecie w zasadzie, nie? bo nie wiem, czy pamiętacie, czy jesteście tak starzy jak ja, że pamiętacie jeszcze czasy, w których yy, wyroby tytoniowe były reklamowane w gazetach, w telewizji albo na przykład byliśmy świadkami, ja pamiętam, że była taka reklama Łódka Bols, bo wtedy nie można było reklamować alkoholu już w telewizji, yy, ale pamiętam jeszcze, jak zupełnie legalnie i, i zupełnie bez żadnego problemu Papierosy były reklamowane w telewizji i w prasie i wszędzie, i generalnie nikt nie widział w związku z tym większego problemu. Zresztą to samo dotyczy cukru i całej reszty, i, i, i wiecie. Więc, więc jest, to, jest to problematyczne, jest to problem, i moim zdaniem, im więcej osób świadomych tego, że, że to ma swoje skutki, tym lepiej aczkolwiek no ja oczywiście pewnie zdarzy się, że latem gdzieś tam się napije piwa, bo będę spragniony, albo nie wiem pojadę do Czech i się napije tam tego jednego piwa, ale, ale wszystko, jest, wszystko jest dla ludzi, to też jestem tego zdania, ale, ale ale też z głową, nie, więc moim zdaniem lepiej jest dla mnie, wy możecie sobie robić jak chcecie, ale ja zachęcam do tego, żeby jednak żeby jednak mieć tę świadomość i i nie, nie próbować tutaj tłumaczyć sobie tego chłopskim rozumem, że to jeden tam w tygodniu, raz w tygodniu to nic złego. Raz w tygodniu to jest 6 tygodni aldehydu kwasu octowego w mózgu, który niszczy mózg. Sześć tygodni. Alkohol się rozłoży w wątrobie, zostanie strawiony e i, i wydalony z organizmu, zostanie przetworzony w wątrobie, e znaczy no, po prostu zostanie... W wydalony z organizmu, natomiast aldehyd kwasu octowego zostaje. Więc not good for me, ale wy możecie robić jak chcecie. Luz. Nie, że gówno, że cytat, tylko, że limitki B. No nie, właśnie chodziło o limitki w kontekście mikrobrandów. Jak można nie mieć ani jednego g Jestem zbulwersowany. Ja również jestem zbulwersowany, żeby nie było, więc jakiś tam ten GA-2100 bardzo mi chodził po głowie swego czasu. Możliwe, że, że się pojawi dla fanów. Albo na potrzeby jakiegoś odcinka. Kto wie, kto wie. Może zrobię. To wszystkie modele to limitacja. Eee, no, ale mówisz o zegarkach, które na przykład są produkowane cały czas, że jak brakuje to robią, no to nie. To w takim razie nie ma limitki. Są na przykład limitowane edycje i było też tak... Eee, często przy okazji z tego co pamiętam omegi, że były i w pewnie wielu innych marek, że była sytuacja że zegarek był limitowany nie co do ilości sztuk, tylko po prostu będzie, że był produkowany przez konkretny tam czasookres jak to chyba w, nie, nie wiem kto tak mówił Tede chyba mówił, że to jest czasookres w, ostatnio w kanale Zero więc yy, jakoś mi to zapadło w głowie, w pamięci, że, że takie słowo istnieje. Więc możliwe, że, 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 że tak, wtedy to jest limitacja, bo jest po prostu yy, nie jest ograniczona tam do 100 sztuk, tylko na przykład jest ograniczona w czasie, nie wiadomo jak długo, nie wiadomo ile, ale po jakimś czasie przestaną ją produkować. Więc są zegarki typu F91W Casio, które są produkowane niezmiennie cały czas. Z przerwami możliwe jakimiś, ale to wtedy nie można tego nazwać, że to jest limitowany zegarek. O, to jest to. Przykład Twój i Pato youtubera, nie wiem czy Pato youtuber to ja, ale spoko. można łatwo podważyć: mój kolega pije i jest zdrowy. No tak, no, a wszyscy weterani wojenni też władowali w siebie litry alkoholu i są zdrowi. A trzydziestolatek umiera na nowotwór. Więc wiesz. Dowód anegdotyczny, tak zwany. Także to jest ma mało przekonujące, przynajmniej dla mnie, ale mówię, możesz sądzić, co chcesz. Ehm... Dobra, patrzę jeszcze, co tutaj, co tutaj piszecie. No tak mi to, tak mi to prze, przelatuje, że... Znaczy, tak mi się to zawiesza. Nie, nie ma tutaj jakoś dynamicznego czatu niesamowicie, ale, ale czasami przeskakują po prostu te pytania. E e czu, czu, czu. Andrzej pisze, że siemanko, bardzo spóźniony. No trochę, ale dodam sobie... Dooglądasz, Do dooglądasz sobie to. Pewnie, że robię jak chcę, bo nie daje się zwariować tym wszystkim ekspertom od wszystkiego. Zdrowy rozsądek, ale też czasem ludzi, wszystko dla ludzi, trochę już stąpam po tej pięknej planecie. No i spoko, to to wiesz, to jest. Każdy, każdy wybór, każdy ma swój wybór. Jest OK. Ten ciągle o tym alkoholu żadnej ironii nie, zna, nie znajdujesz. E, spoko, spoko, luz, luz, luz. E... Cześć Krzysztof, czy Balticus wchodzi na giełdę, wiesz coś? Nie wiem, nie mam pojęcia, ja pamiętam czasy, kiedy były akcje Balticusa i niektórzy ludzie sobie wpisywali w praca na Facebooku, że jest współwłaścicielem marki Balticus, bo kupił udziały za tysiąc złotych na przykład, jakieś tam udziały, tam te, te wiecie, takie jak tam była taka akcja kiedyś crowdfundingowa, bardziej więc to takie, takie udziały. Nie wiem, czy Baltiku schodzi na giełdę. Ostatnio widziałem jakiś tam wywiad z Bartoszem, ale, ale nie mam co do tego żadnych wiadomości. Też jakoś specjalnie mnie to nie interesuje, ale życzę powodzenia. To jest na pewno spoko, że polska marka się rozwija. To jest nam na pewno ok. O Baltiku się lepiej nie mówić, bo jeszcze dostanie się pozew jak admin łowców. To Admin Łowców Łowcy, to jest taka grupa zegarkowa na YouTubie na Facebooku, przepraszam. E, cały czas jestem na YouTubie, to mi się już myli. E, było coś takiego? Bo ja nie, ja nie pamiętam takiej sytuacji, ale ja się chętnie dowiem, bo to są zawsze takie smaczki e, na zasadzie e, pudelka e, zegarkowego. Jak mógłby się nazywać zegarkowy pudelek? Taki wiecie, ploteczki. Ktoś tam kogoś pozwał, ktoś go tam wyzwał, tam nie wiem, Humeniuk blokuje ludzi na, na grupie, jakby się to mogło nazywać. Pudelek, to jest taki, to jest taki ogólnie, nie? Dla celebrytów o zegarkach? Koronka, <laughs> Kor może koronka, może powinno się nazywać. <laughs> powinno się nazywać. Krzysiek, czy byłeś kiedyś na targach w Genewie? Nie, nie byłem nigdy, w, tam w ogóle w Szwajcarii nigdy nie byłem, ale chciałbym bardzo pojechać. Może mnie jakaś Omega zaprosi kiedyś do zwiedzania, albo Tissot, albo nawet Biset. Może Biset by mnie zaprosił. To ja bym pojechał, z kamerą bym zrobił wywiad tam z, ze, ze Szwajcarami, byłoby spoko, ale nie nie, nie, nie byłem. Pytanie bardzo interesujące i bardzo ciekawe, dla mnie przynajmniej. Krzyśku, czy jest sens naklejać folię ochronną na mineralne szkło? Nie, moim zdaniem nie ma sensu nakładać yy, folii na szkiełko. Nawet gdyby było yy, tak jak w tym przypadku akrylowe. Bo yy, znowu kolejny raz: podejście do zegarków. Podejście do zegarków jest różne w, różne w zależności od tego, kto yy, o tym podejściu mówi. Jeżeli mówi o tym, mówię o tym ja, bo tylko za siebie mogę się wypowiadać, to dla mnie każda rysa na zegarku to jest oznaka tego, że zegarek jest po prostu używany i to jest bezsprzecznie związane z zegarkiem. To, że zegarek ma rysy. I nawet gdybym miał szalenie drogi zegarek, ale to się nie wydarzy, więc nawet gdybym miał, czysto teoretycznie, jakiś turbo drogi zegarek, warty krocie, którego bałbym się nosić i trzymać w domu, co jest też dla mnie takie niezrozumiałe dosyć, bo ja bardzo chciałbym mieć mój zegarek zawsze przy sobie, a nie mógłbym trzymać w domu, bo jest tak wartościowy, to, to trochę, trochę mi się to mija yy, trochę, to, trochę się to mija z celem, moim zdaniem. Yy, to i tak bym na niego nic nie nalepiał, bo Borysa to jest po prostu oznaka tego, że nosisz zegarek. I okej. Okay, i, I to jest, i okej, okay. i to jest, to jest wszystko, wszystko, w porządku. O! Oh, super sticker od El Caminorza, dziękuję bardzo. Dziękuję za, za 10 ziko. Ach, dzięki, dzięki wielkie. Um, czu, czu, czu. Krzysiek, od odgrzewam temat. Ogarni temat wywiadów z widzami i ich kolekcjami. Wydaje się, że co gość, to inne podejście do hobby, a co za tym idzie mnóstwo tematów do ciekawych dyskusji. Spoko. To jest dobry temat. Pytanie, jak go zrealizować logistycznie. Czy widujemy się gdzieś w jakimś miejscu i tam nagrywamy odcinek, biorąc pod uwagę to, że nie każdy dysponuje oświetleniem studyjnym, światłami, lampami... I tak dalej, miejscem, w którym można nagrywać. To jest numer jeden. Numer dwa, to yy, czy tworzyć to na zasadzie takiej rozmowy, jak wideokonferencja i rozmawiamy sobie o tych zegarkach, czy, czy jednak spotkanie face-to-face. -face. No i tak dalej, i tak dalej. Temat jest ciekawy, ale wymagający po prostu wymagający przemieszczania się, jazdy, yy, Kombinowania ze sprzętem i, i całą resztą. Ja nie jestem kanałem zero, który może sobie pojechać do, do Pałacu Prezydenckiego i tam zrobić pełen, pełen set, bo, no bo po prostu nie, nie, ani mnie na to nie, jakby specjalnie nie stać, ani nie jestem w stanie tego zrobić. Ani ten kanał nie przynosi takich zysków, żeby inwestować totalnie wszystko i dokładać do tego wszystkiego, żeby, żeby tworzyć takie, takie materiały. Więc pytanie o formę. Jeżeli forma jest. Jeżeli forma byłaby taka właśnie niewymagająca, albo na przykład sytuacja, że jest to ktoś, do którego, do kogo mogę dojechać tak w miarę w miarę optymalnie, ani na przykład, nie wiem, kolekcjoner z, z Austrii, czy nie wiem, z Gdańska nawet, no to, no to możliwe, że, że wtedy, wtedy miałoby to sens, ale miałoby to sens w sensie byłoby to po prostu możliwe, nie? Żeby, żeby to robić. Ale, ale trudno mi powiedzieć. Myślę, że to jest, że to jest, że to jest fajne. Jest to ciekawe. Ale, ale zobaczymy. Michał wysyła super czata. Spadam, na dziś do, spadam dziś do następnego. Dzięki wielkie Michał. Fajnie, że byłeś. Fajnie, że, że jesteś co, co tydzień. Miło. E, no, więc, więc, więc tak, myślę, że temat jest, jest ciekawy. Możliwe, że. Możliwe, że, że, że tak by to wyglądało. Ciężko, nie Ciężko oczekiwać stop stopy zwrotu, nie inwestując w kanał. Myślisz, że zwróciłoby się nagranie filmu z kolekcjonerem zegarków, którego zna niewiele osób i na przykład nie jest to medialne nazwisko typu, nie wiem, Marcin Najman albo Krzysztof Stanowski? Myślę, że nie zwróciłoby się nawet, w, nie wiem, nawet benzyna by się nie zwróciła. Więc y, mam, mam, co do tego, mam co do tego wątpliwości. Y, nie wiem, nie wiem na ile. Wy, bo, bo często właśnie często się mówi łatwo o takich sytuacjach, że o wow, ciężko tam trzeba inwestować, trzeba inwestować. Ale jeżeli macie firmę, to nie wiem, czy inwestujecie cały czas w tą firmę i dokładacie do każdego miesiąca. No ja w tym momencie. Y, w tym momencie jestem, y, jestem y, dosyć. Wiecie, na samym początku tego, bo, bo wcześniej miałem zupełnie inne metody finansowania siebie i swojego życia, teraz też mam inne i traktuję to trochę jako bilans zysków i strat. I ja rozumiem, że to jest, to jest ciekawy film i byłby na pewno ciekawy, ale myślę, że byłby ciekawy wtedy, kiedy rzeczywiście to byłoby, byłyby to nazwiska albo byłyby to takie osoby, które faktycznie wygenerują wyświetlenia i wtedy to ma sens, wtedy to ma jak najbardziej sens. Natomiast sam pomysł moim zdaniem jest ciekawy. Pytanie tylko w jakiej formie, bo możemy zrobić sobie live'a dwa razy w tygodniu na przykład z takim, z takim kolekcjonerem albo z taką osobą, która pokazuje swoje zegarki i po prostu na zasadzie takiej jak teraz, siedzimy sobie, rozmawiamy, ta osoba pokazuje do kamerki te zegarki albo po prostu nagrywamy to wcześniej Nagrywamy to właśnie w takiej formie takiego wiecie, streamu, a rozmowy. I no i okej, okay, i, i, i to się, wtedy spina, wtedy, wtedy możemy, wtedy jakby jest wszystko, wszystko załatwione. Plus na przykład można jeszcze to potem domontować, przemontować. I na przykład wrzucić jakieś przebitki na, te, na, te, na zdjęcia tych zegarków. Także no jest tutaj dużo opcji, jest dużo możliwości. Jeżeli, Nie wiem, czy, czy obserwujecie kanał Infact, to jest firma, która, która zajmuje się księgowością spółek, jednoosobowych działalności gospodarczej i tak dalej. Tam Włodek Markowicz jest, jest twarzą trochę tej firmy. No i tam pojawiają się webinary z ekspertem, z Piotrkiem Juszczykiem, czyli księgowym Infactu, który odpowiada też na pytania i też prezentuje. Jakieś tam informacje na temat danych, danych, danych zagadnień związanych właśnie z podatkami. No i pytanie, czy taka forma jest ok? Moim zdaniem tak, bo ona wyczerpuje temat. To nie muszą spotykać się w jednym biurze i ustawiać całego setu i do siebie jeździć, tylko nagrywają po prostu na zasadzie takiej. Konferencji zdalnej. My też zresztą tutaj kiedyś robiliśmy to podobnie, bo na zegarkowych newsach, na zegarkowych newsach pojawiał się Marcin, był też Adam. I, 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 i dało się to robić, dało się komfortowo rozmawiać, więc myślę, że wszystko jest zależne od formy. Myślę, że to jest, to jest fajna sprawa i, i na pewno warto byłoby coś takiego, takiego zrobić. No też pytanie, kto powinien się pojawić, kto mógłby być gościem i kto chciałby w ogóle wziąć udział w takim, w takim odcinku, i kto się czuje też na tyle, na tyle e, swobodnie przed kamerą i przed ewentualną, jakąś tam, nie wiem, krytyką, no bo z tym też trzeba się liczyć. To jest sytuacja, której e, większość, e, mimo wszystko widzów, m, zupełnie nie bierze pod uwagę i, i tak dalej, i, i, i wypowiadają się na jakieś różne tematy. Natomiast mało, często nie myśli się o tym, że każda, każdy rodzaj twórczości, każda wypowiedź publiczna, szczególnie kiedy obejrzy ją tam kilkanaście, czy kilkadziesiąt tysięcy osób, czy kilkaset, czy kilka milionów, no, wiąże się z tym, że ta, o, ta wypowiedź będzie krytykowana albo będzie, będzie duż, dość duża polemika, albo nawet hejt. W związku z tym, że ktoś coś powie, ktoś wyrazi jakieś swoje zdanie, więc niektórzy są na to odporni, niektórzy mają to totalnie gdzieś i, i się tym nie przejmują, ale są też osoby, które mają z tym problem i mogłyby na przykład się bardzo zniechęcić. Mogłyby się zniechęcić, więc co ja tutaj wyświetlam, mnie to. Więc no, to też, jest, to też jest pytanie. Więc generalnie podsumowując, sam pomysł z, z kolekcjami widzów jest jak najbardziej za. Problematyczny, albo do zastanowienia bardziej, jest forma, w jakiej, w jakiej to robić i, i do burgości. I to tyle. Natomiast, jeżeli ktoś. Ktoś chętnie, ktoś chciałby, ktoś ma, ktoś ma ochotę, to dawajcie znać i spróbujemy coś. Możemy zrobić pilotażowy odcinek. Taki wiecie. Robiliśmy też tu jakieś rozmowy z Michałem z grupy Czasofile, więc to też było całkiem, całkiem spoko. Ten materiał jest dostępny dla wspierających kanał. Jako taki materiał exclusive, premium sprzed lat. Gadamy tam między innymi o made in poland zegarkach. O Boże. Dobra. Czy drogiego auta też byś nie zabezpieczył? Mam tutaj pytanie. Jezus. Przepraszam, wyświetliło się coś innego kompletnie. Ale było pytanie. Czy, czy twojego drugiego auta też bym nie zabezpieczył? No chyba bym nie zabezpieczał. Tak mi się wydaje. Nie, nie znajdę tego teraz tego pytania, bo doładowuje mi się to jak. Bardzo. Bardzo. Nie, nie płynnie. Okej. Okay. Ale, ale spróbuję. Andrzej, jeszcze w temacie, w temacie kolekcji widzów. Nie nie, zaprasza, nie, nie, zapraszasz widzów do siebie. Ja chętnie podjadę. Wydaje mi się, że dużo ludzików podjedzie do ciebie dla mnie osobiście. Spoko, ale ja nie mam otwartego studia. To jest mój pokój całkiem niewielki i wydaje mi się, że to nie, było, nie, nie jest dobre miejsce po prostu na, na tego typu działalność. Niestety, nie dysponuję dużą przestrzenią do nagrywania i zapraszanie gości tutaj nie wchodzi w grę. Well, może kiedyś, może jak zmienię studio. Um, jakieś, ma, jakieś wskazówki, o czym będą Twoje następne materiały? Film o Pagani był zapowiedziany na live. E, tak, był zapowiedziany, bo był już w fazie produkcji scenariusza. Natomiast y, co, do, co do następnych odcinków, to na pewno czeka nas kolejne zestawienie do 1000 złotych tym razem, bo było do 500, ale to może w, psz, za dwa tygodnie. A w przyszłym tygodniu coś historycznego może, a może jeszcze podejście do pewnej sprawy takiej bardzo osobistej, opiniotwórczej, ale, ale zobaczymy to. Zobaczymy to. Więc na przyszły tydzień na wtorek albo na środę będzie odcinek inny, a potem za dwa tygodnie. Jest, jak mnie swędzi ucho. A potem za dwa tygodnie zestawienie prawdopodobnie. Ale może się to jeszcze wszystko zmienić. Zobaczymy. O, wyświetlił mi się tutaj ten komentarz. Przepraszam, to nie ten, ten. Krzyśku, czy drugiego auto też byś nie zabezpieczył? mnie Twoim frywolnym. Zszokowała mnie Twoim. Frywolne... Zszokowa... Zszokowała mnie twoim... No, zszokowało mnie Twoje frywolne podejście, miał być. Ja staram się dbać o każde dobro, które posiadam, czy to jest zegarek, czy nowe auto. Nie, nie zabezpieczałbym w zupełnie żaden sposób inny niż ubezpieczenie i mam ubezpieczenie, oczywiście jestem z, jestem z osób, które wolą y, zapłacić za ubezpieczenie i możliwe, żebym ubezpieczył ten zegarek, ale nie naklejałbym na niego folii, bo y, folia na zegarku nie jest moim zdaniem niczym, <grym> niczym dobrym, y, bo zegarek po prostu jest narzędziem użytkowym. Trochę tak samo jak samochód, no i ja też do samochodów podchodzę na takiej zasadzie, że wiadomo, pierwsza rysa boli najbardziej, ale ale Auto jest środkiem transportu. Ono służy w pewnym ważnym celu dla mnie. I podchodzę bardzo tak, no, jak się mówi, praktycznie do tematu samochodów. Nie mam samochodu, który byłby woskowany co, 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 co dwa tygodnie, albo żebym jeździł z nim na myjnie po każdym zabrudzeniu od jakiegoś tam nie wiem, błotka. Więc raczej traktuję auto tak praktycznie. Więc nie zabezpieczałbym foliami żadnymi samochodu, yy, zabezpieczyłbym samochód yy, ubezpieczeniem. I mówię to jako posiadacz ubezpieczenia AC, OC, NW i Assistance. Wszystko naraz. Także, także tak. Interesuje się zegarkiem Dan Henry 1972 Maverick. Istnieje możliwość zakupu takiego zegarka z polskiej dystrybucji. Dlaczego bez zegarki Dan Henry Maverick są bez alarmu? Dlatego są bez alarmu, ponieważ jest to druga edycja tego zegarka. Jest w nim zupełnie inny mechanizm. Jest też wersja automatyczna i ten mark 2, czyli ten, 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 ta, ta druga edycja tego zegarka, to po prostu inny mechanizm w środku. Mój, mój egzemplarz ma ten jeszcze mechanizm z alarmem, no i to jest, to jest pierwsza generacja tego zegarka. Natomiast czym istnieje możliwość zakupu zegarka z polskiej dystrybucji? Nie, ponieważ z tego co się orientuję, Dana Henry ma wyłącznie sprzedaż przez swoją stronę internetową. Możliwe, że z, potem z drugiej ręki są jacyś resellerzy albo są y, jacyś partnerzy, ale, ale nie mam co do tego żadnych informacji. I pocieszające jest to, że można kupić ten zegarek i nie zapłacić żadnego cła, bo z tego co pamiętam, to Dan Henry ma swoją wysyłkę z, w Europie z Niemiec, więc y, nie ma żadnego cła, bo wszystko jest w obrębie Unii Europejskiej. I cła i te wszystkie opłaty firma bierze na siebie, a my dostajemy po prostu gotowy zegarek. Czu, czu, czu. Czy z Twojej perspektywy, jako twórcy, pisze Paweł, bo właściwie pyta: YouTube sprzed lat różni się od tego współcześnie, mówi o perspektywie Twojej, jednak niszowej działki. Jak Ci się teraz tworzy, trudno było się odnaleźć. O, wiesz co? Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym, czy jest trudniej, czy nie. Mam wrażenie, że jest inaczej, na pewno. Na pewno jest. Wow. Z mojej perspektywy niewiele się zmieniło, bo ani nie mam jakiegoś ogromnego upgrade'u sprzętowego jeszcze, bo to też jest temat, który często się pojawia, że ostatnio gadaliśmy o tym na live i tak sobie myślałem, że potem. Po tym live, że w sumie niepotrzebnie też się tłumaczyłem z tego powodu, bo gadaliśmy o tym, że nie niska jakość, że 720p jaś tam się tłumaczyłem, że nie mam sprzętu na to i że dopiero jak będę miał nowego kompa, to wtedy pomyślę o czymś większym, bo mi ten po prostu yy, komputer, na którym pracuję obecnie jeszcze yy, no nie uciągnąłby z takiego, takiego streama. Stream jest dosyć wymagającą yy, aktywnością yy, na komputerze i trzeba mieć naprawdę całkiem spoko ten komputer, żeby, żeby ogarnął streama. Więc więc dopóki, tak jak powiedziałem, dopóki nie, nie będę miał tego kompa, to nie będzie też lepszych streamów. Potem zacząłem w ogóle szukać tych dodatkowych pakietów StreamYarda na Full HD, tak żeby był może jednak ten Full, ten, 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 ten full HD, ten lepszej jakości stream. No i gdzieś tam po prostu się sam w sobie zagalopowałem i, i... Zacząłem myśleć w zupełnie niepotrzebnie o tym, bo, no bo nie przeskoczę tego póki co. Także także, yy, także, spokojnie. Poza tym muszę dopłacić jakieś 2000 zł do tego, żeby mieć w lepszej jakości, czyli w 1080p. Ale jeżeli będzie trzeba, jeżeli na przykład będziemy realizowali odcinki za pomocą tego narzędzia streamyarda, yy, tak jak mówię, na przykład właśnie wywiady z jakimiś ciekawymi osobami albo, albo yy, filmy o kolekcjach zegarków, no to myślę, że myślę, że, że, że trzeba będzie doinwestować do tego, ale tak jak mówię, nie, ani żadnego ogromnego upgrade'u sprzętowego nie, nie doświadczyłem, e, ani, no ewentualnie zmieniło mi się trochę studio, jak widzicie, to już wygląda inaczej, i niektórzy mówią, że jestem dennie, dennie oświetlony, ale, ale mi się podoba taki trochę, trochę klimatyczna, klimatyczna ciemność. Wow. Ehm. Aż się zapowietrzyłem. Natomiast, czy różni się, różni się od YouTube sprzed lat, od tego współcześnie? No, moim zdaniem nie za bardzo. Przynajmniej jeżeli chodzi o, o branżę zegarkową, bo te kanały, które były kiedyś, to już nie nagrywają, a są teraz nowe kanały, moim zdaniem trochę lepsze niż, niż te, co były. Więc serdecznie pozdrawiam przy okazji i Tomka z o zegarkach i, z, i Mateusza z Gin Gin Watches, więc fajnie, że, że są nowe kanały na YouTubie zegarkowe, które, które naprawdę serwują wysokiej jakości treści w różnej formie, bo, bo u Mateusza jest raczej taka pogadanka luźna bez montażu, u Tomka są piękne kadry i, i piękne fotki, i, i mnóstwo zdjęć zegarków, jakieś ujęcia z góry, więc, więc ogląda się to po prostu bardzo bardzo dobrze. No ja robię takie bardziej, powiedzmy, dynamiczne, montowane przez godziny odcinki. No, ostatni odcinek montowałem już rekordowo długo, bo jakieś 14 czy 15 godzin łącznie. Włącznie z tymi intrami więc, i tak dalej, więc i poszukiwaniem informacji, tymi wszystkimi przebitkami, bo to, to naprawdę zabiera dużo czasu. Edycja jest niesamowicie czasochłonna i nudna momentami, ale akurat ten odcinek o homarzach montowało mi się dobrze, i też mam wrażenie, że Wam też ten odcinek się podobał. Yy, więc. Perspektywa niszowej działki, nic teraz się specjalnie nie zmieniło za bardzo. Jest trochę więcej opcji na y, monetyzowanie treści, bo i są shorty, i y, są długie treści, i te cpm -y są trochę lepsze niż kiedyś. Bo jak sprawdzałem, to faktycznie kiedyś były po prostu drastycznie słabe. Teraz są trochę lepsze, ale nadal nie, nie, nie są jakoś szalenie. Istotne na moim kanale, bo mój kanał nie generuje żadnych wyświetleń liczonych w setkach tysięcy, a szkoda, bo wtedy mógłby się utrzymywać sam z siebie, a nie musiałbym mieć odpalonych jakichś tam sytuacji wspierania, albo, albo brać w płatnych współprac i ich poszukiwać, żeby, żeby, żeby ten kanał utrzymać. I ogólnie nagrywanie samego samych same, rzeczy, bo, bo w sumie tylko tym się teraz zajmuję. Yy, I to jest moja firma. Muszę do tego zapłacić wszystkie podatki, księgowość, dochodowy i waty, i tak -y dalej. Więc, yy, więc wszystkie te rzeczy są totalnie na legalu. Yy, no i traktuję to po prostu jako moją jednoosobową działalność, którą, którą sobie tutaj realizuję w małej skali, ale chciałbym bardzo, żeby ta skala się zwiększała sukcesywnie i też bardzo w tym pomagacie, jako widzowie i za to jestem ogromnie, przeogromnie wdzięczny, bo robię to głównie dla was. Dla siebie też, ale, ale, ale w, głównej, w głównej mierze dla was. Więc podsumowując, bo mógłbym o YouTubeie gadać cały czas, ja cały czas jestem aktywny na YouTubie zawsze byłem i nawet jeżeli nie nagrywałem nic, to byłem aktywnym widzem YouTube'a. Więc y, widzę, widzę, że tutaj się, się sporo zmienia. Y, bardzo też pomaga AI i to, to jest moim zdaniem super sprawa, bo na przykład dzisiaj robiłem sobie testowe transkrypcje do odcinków w różnych językach i działa to naprawdę w porządku. I y, myślę, że będę dodawał takie napisy w miarę możliwości y, za pomocą właśnie y, AI. I. Y, y, i, I tyle, jest po prostu dużo, dużo ciekawych narzędzi, dużo też y, możliwości do, do tworzenia, dużo inspirujących kanałów, no ale trzeba wygrać z algorytmem, trzeba się wstrzelić, trzeba, trzeba tutaj działać, dlatego też te live y z, z jakiejś tam strony y, y, przynoszą sporo, sporo korzyści, bo taki live jest y, po prostu możliwością dotarcia do innych widzów niż ci, którzy trafiają na zegarki konkretnie konkretnie wyszukując jakieś tam frazy. Więc, więc live streamy są, są, w, są w porządku i też, też pozwalają na lepszą interakcję z wami. Bo ja z wami mogę kontaktować się tylko przez grupę, ale na grupie nie ma wszystkich widzów. Mogę tylko odpowiadać na wasze komentarze. Dzisiaj będę odpowiadał na komentarze zaraz po tym live'ie pod ostatnim odcinkiem, bo trochę się ich nazbierało, więc chciałbym też. Też podpowiadać na niektóre, te, które szczególnie jakoś e, e, mi się spodobały, albo uważam, że są po prostu ciekawym wątkiem. E, no i tak. I dlatego, dlatego po prostu jest tutaj wiele, wiele perspektyw, wiele tematów, które się, e, które się. Mm. Które się y, jakby nawarstwiają i tworzą po prostu coś, co, co, co nazywa się kanałem. Więc nie jest to tylko jakaś, y, jakaś zabawa i, i hobby, bo, bo kiedyś tak było i przez kilka lat rzeczywiście mało to generowało jakichkolwiek zysków. Teraz chciałbym, żeby to po prostu była moja praca i, i żeby się dało z tego zapłacić ZUS. I to, by było, to jest dla mnie, to jest moje minimum. A cała reszta, no to już, to już jest plus. No dzisiaj na przykład jeździłem, żeby zawiertłem do, do, do drewna, żeby wywiercić dziurę w blacie, żeby móc zamontować sobie ramię, ramię mikrofonowe, bo wcześniej miałem zamontowane tak źle, że, że, że nic z tego nie wyszło. Mam też nowy monitor, który mam teraz przed, przed oczami, i na tym monitorze jest kamerka, więc, więc wiecie, wiele rzeczy, których nie widać, Również jest inwestycją w ten kanał, dlatego komentarze w stylu nic, nie można oczekiwać rozwoju, jeżeli się nie inwestuje, są w połowie prawdziwe, bo jeżeli mówimy o inwestowaniu w dojazdy i tak dalej, to owszem, nigdzie nie jeżdżę, żeby nagrywać, nie, nie wynajmuję setów za, za, grube, za grube tysiaki e, zdjęciowych, ale też wcale nie jest tak, że nie inwestuję w kanał, bo kanał jest generalnie cały, wszystkie moje narzędzia do pracy są. Są, są tutaj i nie zawsze są widoczne więc wiesz tak to, tak to wygląda mam pytanie odnośnie shortów jest opcja, że będziesz w ich ramach dodawać nowe treści czy tylko wycinki ze starych materiałów yy, tak, myślałem o nowych treściach nawet nagrałem sobie kilka takich yy, małych shortów shortów Tiktoków, czy jak to się nazywa, Reelsów, w każdej platformie to trochę inaczej, e, inaczej wygląda. Tak, myślałem o tym, myślałem o jakiejś takiej serii e, e, typu "Zegarek w minutę" albo fakty o zegarkach w minutę i zupełnie na nowo, to znaczy e, w formacie Tiktokowo, tam shortowym. Myślę, że tak. Natomiast e, na razie shorty używałem głównie jako e, jako zajawki do archiwalnych filmów. Jako, jako takie wybrane fragmenty, żeby zainteresować jakimś tematem, na przykład kasiotronem, bo mało osób o kasiotronie kiedyś tam słyszało, a w ten sposób mogło trafić na odcinek o kasio, o tam pięciu faktach, o których nie mieliście pojęcia. Więc, więc myślę, że tak. Plus jeszcze jest, jest jedna sytuacja fajna. niemożliwe, że po prostu w ramach jakiegoś, jakiegoś filmu uda mi się to zrobić. Można w postaci shortów odpowiadać na komentarze, to znaczy ja mogę komentarz z YouTube'a wybrać formę odpowiedzi jako właśnie odpowiedź wideo i ona wtedy się doda w postaci shorta, zaraz tu wyleję tego browara, którego nie piję. Więc, więc, więc można tak zrobić. Zrobimy. Chyba, chyba, chyba jest ok. Masz kanał o zegarkach. Chyba je lubisz. To prawda. Czy swoją kolekcję powiększasz, czy pozbywasz się modeli, które ci się znudziły. Mm, moja kolekcja to jest y, słowo, czy w zasadzie stwierdzenie, które z którym się niespecjalnie utożsamiam. Często używam tego, 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 tego zwrotu, bo jest łatwiej powiedzieć, że A, moja kolekcja zegarków i też się lepiej klika. <laughs> I to tylko dlatego. Moja kolekcja zegarków. I w rezultacie mój zbiór. Zegarków, które mam, to jest kolekcja. Ale ja się kolekcjonerem nigdy nie nazywałem i się raczej to nie zmieni w najbliższym czasie, bo ja nie kolekcjonuję zegarków po to, żeby je mieć. Kolekcjoner to jest ktoś, kto zbiera zegarki, kolekcjonuje je, w sensie je zbiera i musi mieć jakieś tam zegarki w swojej kolekcji, jak kolekcję znaczków. Taka po prostu, zbieranie. Ja zegarki mam, ja zegarki noszę, a to, że je mam i że wchodzą w skład mojej kolekcji, mojego zbioru, no to, no to to już jakby przy okazji, ale odpowiadając na pytanie czy kolekcję powiększam czy pozbywam się modeli, które mi się znudziły yy, i to i to, bo kilka zegarków w, kiedy, kiedy nie nagrywałem nic na YouTubie to kilka zegarków mi przybyło, ale części się też pozbyłem więc pozbyłem, sprzedałem po prostu więc yy, yy, i ją zmieniam tą kolekcję, już nazywając to w ten sposób i jednocześnie yy, pomniejszam. W każdym razie ona jest w jakiś tam sposób dynamiczna. Niektórych zegarków w ogóle nie sprzedaję, bo sprzedaż zegarka za jakieś tam 5 dych to, to nie jest dla mnie sprzedaż i wolę po prostu go sobie zostawić. Natomiast yy, no, kilka zegarków upłynniłem w jakiś tam sposób i, yy, i w ich miejsce po prostu pojawiły się inne, więc... Powiedzmy, że jest to sprawa dynamiczna yy, i na przykład jak sprzedam yy, Andona albo, nie wiem, uda mi się go sprzedać, bo to raczej w tej, w tej, w tej kategorii yy, na to patrzę, jest to zegarek bardzo nietypowy i, i nie każdemu on, yy, nie każdemu będzie on siedział, yy, tylko ultrasom TikToka, może, może być TikToka, w sensie tego, tego kanału, yy, może, może się spodobać, yy, no to, no to wtedy prawdopodobnie pójdzie cała kasa z niego w PRX-a. Ale, ale no tak jak mówię, jest to dosyć dynamiczna sprawa i nigdy jakoś się specjalnie z tym z tym yy, z tym nie yy, jakoś nie, nie zastanawiam się nad tym. Krzychu, nie ma co się tłumaczyć, ludzie zawsze się czegoś doczepią, robisz super robotę i tyle. Dziękuję bardzo, ja jestem świadomy tego, że nie dla każdego są wszystkie moje odcinki i to, że dużo osób pisało pod ostatnim filmem, że pierwszy od powrotu bardzo dobry, jakościowy film to bardzo mi to, bardzo, mi to, ym, bardzo mnie to motywuje i da, daje mi to dużo radości, że tak uważacie. Ale z drugiej strony ja uważam, że najfajniejszym odcinkiem, moim zdaniem, tym przy którym się najlepiej nagrywało, najlepiej mi się go montowało i generalnie pracowało mi się nad nim najlepiej, był zegarek z Lidla, i to był mój ulubiony film y, od powrotu. Pewnie na to patrzę po prostu z perspektywy kogoś, kto taki sobie content stworzył dla Beki trochę, ale z drugiej strony otworzył tym trochę jakąś tam zamkniętą dla wielu osób, jakieś zamknięte drzwiczki w głowie i w myśleniu o zegarkach. Bo w sumie, czemu, czemu ludziom zakazywać kupowania takich zegarków? Niech sobie kupią i, i jest git, jest wszystko spoko no to wydaje mi się, że to był taki mój ulubiony odcinek od powrotu, ale zdecydowanie wszystkie komentarze czytam sobie, znaczy wszystkie, no większość tam, bo, bo lubię, część z nich biorę do siebie, a część nie, no bo gdybym miał się kierować tylko komentarzami, no to w zasadzie nie, miał, nie wiem, co miałbym robić, bo robiłbym, robiłbym tak totalnie różne materiały nawet takie, o których się nie, na których jakoś tam nie, nie znam się, no mogę powiedzieć, że się nie znam, nie, nie, nie czuję się komfortowo w tych tematach. No, no to, 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 to byłoby dziwne na tym kanale. Więc y, ja mam jakąś swoją strategię. Ja wiem mniej więcej, w którym kierunku chcę, żeby ten kanał szedł. Nie każdemu się to podoba. Niektórzy znajdą na tym, na tym kanale trzy odcinki, które im się spodobają, a niektórzy będą oglądali każdy i będą mówić, że okej, okay, a ja na przykład mam najwięcej zawsze wątpliwości i najwięcej krytycznych opinii co do tych live'ów na żywo, a masa osób pisze mi, nawet już po fakcie, że te live'y są super, bo po prostu gadam sobie o zegarkach i odpowiadam na, na komentarze, albo oglądam jakieś filmiki. Teraz dzisiaj nie oglądam, bo po ostatnim moim zachłyśnięciu tego komputera, który mam, no to, to, to nie, 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 nie odważyłem się ponownie, ale, ale, ale liczmy na to, że, że niebawem będzie upgrade sprzętowy i będziemy sobie oglądali zdecydowanie więcej odcinków innych twórców zegarkowych. Bo chciałbym, żeby rzeczywiście na tym kanale, na tych live'ach można było oglądać treści zegarkowe. Jeżeli nie moje, to innych. I sobie je komentować na zasadzie takiej, jak robią to streamerzy na całym świecie zrobić sobie takie zegarkowe komentarze, może. Więc generalnie plany są plany są różne, strategia też jest jakaś tam. Natomiast to, że ona się nie zawsze spina z tym co uważacie za interesujące, bo nie każdego interesuje wszystko. I też biorąc pod uwagę, jaki ten kanał jest i do kogo trafia, jacy widzowie tutaj są zgromadzeni i jacy widzowie trafiają na te, na te odcinki, to też trzeba to dostosowywać odpowiednio, odpowiednio do, do, no do po prostu do, do tematyki, do widowni do, do całej reszty. To co, mi, to, co zasugerował Dariusz, mnie intryguje. Czy kupno zegarka można rzucić w koszty? Bo Darek tutaj. E, Dariusz napisał, e, próbuję dotrzeć. A, ale kupując zegarek, nowy wrzucasz sobie w koszta. E, I odpowiadając na to pytanie, to jest, bo to jest bardzo ciekawe. I Jakub, e, wrócę jeszcze do komentarza Jakuba, żeby się wyświetlał. Bo chciałbym, że ewentualnie, jeżeli ktoś będzie, nie wiem, chciał kiedyś skorzystać z tego fragmentu, teraz, który mówię. To, żeby było to w kontekście tego komentarza. Czyli, czy kupno zegarka można wrzucić w koszty? Jeżeli teoretycznie, bo y, mówimy tutaj, m, możliwe, że będziemy tutaj mówić o y, tak zwanej kreatywnej księgowości, ale ja y, stronię od takich rzeczy i jestem uczciwy w prowadzeniu swojej firmy od zawsze. I też wiele takich pytań do mojej księgowej, niezastąpionej pani Katarzyny, y, kieruję, więc. Y, więc czy można taki zegarek wrzucić sobie w koszty? Teoretycznie na takim kanale jak ten można wrzucić koszty, bo kosztem uzyskania przychodu jest wszystko to, co generuje przychód. A że przychód generuje film o zegarkach i ja tego zegarka używam w postaci rekwizytu do tego filmu, to jak najbardziej on wpływa na przychód. Więc, więc teoretycznie i tak się zdarzało tam chyba z dwa albo trzy razy, jak kupowałem zegarek do testów jeszcze, jeszcze, jeszcze przed przerwą, to wrzucałem ten zegarek w koszty. I tam jeden czy dwa zdarzyło się. No, ale potem trzeba pamiętać, że jeżeli, jeżeli on jest wrzucony chyba w. Jeżeli jest rzucony w koszty, to chyba przy sprzedaży trzeba go sprzedać z VAT-em, w sensie z podatkiem na fakturę. Ale nie wiem, musiałbym się, musiałbym się dowiedzieć. Więc teoretycznie tak to działa: piwo zero, żeby nie było. Bo jak ktoś tu przyszedł i teraz zaraz mnie oskarży o propagowanie alkoholu, to nie. Bo ja nie piję alkoholu od stycznia. Czyli już miesiąc i 8 dni. Wiem, że to nie jest imponujące w kontekście y, tych wszystkich ludzi, którzy przez dziesięciolecia nie, nie dotykają tego, ale y, od czegoś trzeba zacząć. Nigdy nie jest za późno. <laughs> Chyba. Hmm. Co do komentarzy, to nie da się zrobić takiego materiału, żeby wszyscy się z nim zgodzili. Zawsze znajdzie się ktoś, kto myśli inaczej. To prawda i o tym już też powiedziałem, więc cieszę się, że. Yy, cieszę się, że, yy, że. Że, że. Że myślimy podobnie. Nie wszyscy, ale wiadomo. No Jakby trudno jest znaleźć w kilkudziesięciu kilku tysiącach. Subskrybentów. Yy, wszystkich, którzy będą się. Czy nie wiem, jednego tematu, w którym każdy będzie miał dokładnie takie samo zdanie. Bo nawet jak nagrywałem film o Podróbkach, to i tak ludzie starali się bardzo często te podróbki yy, usprawiedliwiać. No, więc, więc tak, to, tak to wygląda. Krzysiu, najważniejsze, że wróciłeś. Yy, tutaj jest taka ikona. Tylko Krzysztof to jest taka, taka ikona. Yy, dla wspierających, więc yy, tu uzupełniam tylko ten temat, że, że nic się tutaj nie, nie wyświetliło. Live o zegarkach, a nie o ok, ale nie o alkoholu, tatuażach, mało wydajnych PC itp. Dlaczego nie? Ja uważam, że to jest. Wszystko jest. Yy, każdy temat jest ok. Jeżeli to jest yy, livestream stream na żywo, to nie musi być to live stream tylko o zegarkach. Jest na kanale zegarkowym, ale na kanale sportowym też było. Były hejt parki o opłacie reprograficznej. Jak opłata reprograficzna, co ma wspólnego ze sportem? Nic, ale to jest mój kanał. Mogę sobie tutaj odpowiadać na jakiekolwiek pytania. A że te pytania się tutaj pojawiają, albo pytacie o, o zegarki i o kanał na YouTubie, no to ja mówię o tym, że na przykład nie mogę w, w tym momencie zrealizować streamu 1080p, bo mi mój komputer tego nie wytrzyma. Więc. Ja nie wiem, dlaczego nie mogę o tym wspomnieć. Wydaje mi się, że livestream jest y, czymś innym niż. To nie jest program o zegarkach na żywo. Ja tu nie mówię niczego, co miałoby y, zmienić Twoje myślenie o zegarku i tam, nie wiem, odpowiadać tylko na pytanie, co sądzę o Casio. Więc y, moim zdaniem mogę się mylić, ale to dajcie znać. Możecie na przykład dać znać w formie y, super czatu. <laughs> na przykład tak, tutaj o. Możecie to albo, albo wesprzeć i dać znać, co Wy o tym sądzicie. Czy live musi być tylko o zegarkach, czy też na przykład przychodzicie tu po to, żeby pogadać sobie o, o jakichś innych rzeczach, co, zapytać o to, co Was interesuje, na przykład właśnie o inne tematy, inne podejście. Może zrobię zegarki, które miały wpływ na branżę alkoholową. Czemu nie? Albo zegarki pali kota. Nie wiem. Krzysztof Komentuj do kanału Zero. Ja bym bardzo chętnie poszedł, ale nie do kanału 0 tak o, po prostu, ale bym chętnie poszedł na jakiegoś livestreama w stylu komentarzy albo do poranków. Może mnie kiedyś zaproszą. Ja bym był bardzo za. Astrofaza był dzisiaj wczoraj w odcinku o neuro, neuralinku, a ja mógłbym być w odcinku o piciu, alko nie, piciu alkoholu przez miesiąc i 8 dni. Fajnie by było. Ale y, tak a propos to wczoraj, y, chyba albo przedwczoraj, y, Tomasz Rożek y, polajkował mój komentarz, w którym napisałem, że jakby chciał pogadać o zegarkach, to, to może mnie zapraszać do swojego segmentu. więc y, A kiedyś Tomasz Rożek y, pytał mnie o zegarek, jaki polecam. O dziwo był to zegarek sportowy, więc szachmat y, konserwatyści z zegarkowi. Taka osoba, taka szanowana, a w smartwatchu chce chodzić. No i słusznie, więc. Ale chętnie, chętnie bym poszedł do kanału zero. Tak o po prostu zobaczyć, jak wygląda to całe przedsięwzięcie. Na pewno by to pomogło też mojemu kanałowi, ale. Jeżeli ktoś to ogląda z kanału zero, dajcie znać. To, to, to podskoczę. Nawet do Warszawy podjadę. Na jakiś tam materiał. Ale niech będzie przynajmniej dwugodzinny, żeby nie okazało się, że ja tam wchodzę na 10 minut i, i tyle. Zegarkowe zero. To by było spoko. <ścoughs> Zegarkowe zero mogłoby być yy, interesujące. A wiecie, że niektóre zegarki militarne mają napisane 00 na 12? Bo jest taki, yy, jest taki rodzaj tarcz. I ja mam taki rodzaj tarcz. Taki, taki rodzaj tarczy w jednym zegarku. Jest to zegarek. i yy, Jest to zegarek. Yy, może ja to pokażę. Spróbuję przynajmniej. Jak się będzie coś zacinało, to wybaczcie, ale to z mój komputer po prostu yy, nie, wy, nie wydala. Nie daje rady. Jest taki. Yy, jest, jest taki rodzaj tarcz. A propos, a propos zegarkowych zer, jest taki rodzaj tarcz, który w zegarkach militarnych jest właśnie oznaczany jako 00 jako na, na, tar na, 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 na tarczy zamiast, zamiast regularnych, standardowych godzin. Przepraszam, że coś mi piknęło w tle. Zaraz to znajdę i Wam pokażę. To jest. Pokażę Wam na przykładzie tego zegarka, który mam, bo nie wiem, jakie były inne. I zobaczycie, jak to wyglądało. Że jest zamiast dwunastki na, na samej górze, jest 0,0. I to faktycznie mogłoby być <grywka> zegarkowe 0. Um. Przy okazji, wskazówka z sekundy nie trafia idealnie w kreski na w cyferblacie, chodzi o certinę. Czy jest sens reklamować? Yy, z jednej strony jest to zupełnie normalne, jeżeli chodzi o mechanizmy kwarcowe, a z drugiej strony takie Casio potrafiły zegarku za 500 czy 400 czy 300 zł, zrobić taki mechanizm, w sensie taki, w taki mechanizm wyposażyć i i wypuścić taki zegarek na rynek do, i do klienta, który będzie trafiał idealnie w te w, w markery. Więc mm, z jednej strony się to da zrobić, a z drugiej strony jest to z, jednej, z, z pewnego rodzaju urok. E, urok w tym takim mniej pozytywnym sensie zegarków kwarcowych. Więc jeżeli przyjrzysz się nawet drogim zegarkom, czy na, na takim na przykład jak droższym, jak certina, no to to się i tak zdarza. Więc z jednej strony reklamować czy jest sens, moim zdaniem nie, bo trafisz na taki sam egzemplarz, albo przez pierwszą część tarczy będzie idealnie trafiał w te markery, a przez drugą będzie się totalnie mijał, albo no po prostu trafisz na, na gorszy, więc. Więc, więc moim zdaniem nie warto warto po prostu z tym żyć i tyle. Jeżeli zegarek się nie spóźnia, jeżeli chodzi poprawnie, no to w porządku. Więc, więc, więc tak. Moje zdanie jest, a nie, przepraszam, nie ma 0.0, jest 60. To was wprowadziłem w błąd. Ale no weryfikacja, weryfikacja faktów bezpośrednio Ej, to nie, to wam nie pokażę, to wam nie pokażę. Myślałem, że pokażę ten, co ma 0,0 na tarczy, a, a ma 60 zamiast dwunastki. Zamiast Dobra. Eee, Cześć, chętnie bym oglądnął odcinek o zegarkach dla kobiet do 10 000, dla 10 ko kobiety do 10 tysięcy złotych. Nie ukrywam, że szukam takiego zegarka mechanicznego stonowanego bez świecidełek. Ja nie jestem ekspertem od zegarków, to po pierwsze. Po drugie, nie, nie czuję się dobrze w takich budżetach, bo nie mam doświadczenia z takimi budżetami, jeżeli chodzi o zegarki. Raczej mój kanał skupia się wokół zegarków budżetowych, takich, które można mieć i nie, nie, musieć, nie musieć się zapożyczać, i tak dalej. Więc generalnie to nie jest pytanie do mnie, chyba, bo powinieneś poszukać po prostu czegoś. Czegoś, e, te, odpowiedzi na to pytanie na jakimś innym kanale o zegarkach, może zegarkach luksusowych, albo przejrzeć sobie oferty e, luksusowych marek, w sensie tych takich droższych, z wyższego pułapu cenowego. E, natomiast myślę, że w tej cenie możesz się po prostu rozglądać za jakimiś e, lążinami. Na pewno, na pewno będą e, w tym budżecie albo nawet trochę niższym pewnie jakaś Omega się też trafi, nie wiem no szczerze mówiąc, ja nie, znam, nie znam dokładnie cen zegarków damskich w tym z, tego, z tego budżetu z tego segmentu, więc nie powiem natomiast, czy będę robił takie odcinki ja, ja nie wiem, czy, czy to ma większy sens w sensie, sens ma to, kiedy w moim przypadku, nie mówię, że w ogóle bo myślę, że Mateusz czy, czy nie wiem, czy chłopaki z CH24 i dziewczyny Pewnie bym mogli na ten temat długo opowiadać, bo po prostu w tym segmencie się specjalizują. Natomiast ja uważam, że im wyższy budżet, tym tych opcji, które, które są, nie wiem, gorsze, lepsze, jest coraz mniej. I tam po prostu liczy się już jakieś tam, nie wiem, prywatne, prywatne odczucia co do marki i tak dalej. Więc im drożej, tym, tym trzeba być bardziej świadomym. Tak, takim, taka jest moja opinia. Więc, więc wyzwaniem moim zdaniem jest kupno do fajnego, przyzwoitego zegarka za dwie stówy, a kupowanie za 10 tysięcy i tworzenie odcinka na ten temat dość niszowego, bo yy, zauważ, że jest taka tendencja i to nie ja to wymyśliłem, ale generalnie jest tak, że jednak kobiety używają zegarków głównie jako biżuterii, dodatku, dodatku bardziej niż biżuterii, bo biżuteria jakoś mam wrażenie się kojarzy z czymś drogocennym i jakimiś złotymi koliami, diamentami itd. Natomiast wydaje mi się, że i też zauważam przynajmniej to z odbioru niektórych odcinków, że, że, że jednak. Kobietom bardziej zależy na takich, wiecie, zegarkach typu lorus, tam nie wiem, przepraszam, nie lorus kluze, albo zegarkach drewnianych, albo zegarkach, no takich po prostu, które wyglądają ciekawie jako dodatek. I, i taki, taka też społeczność jest tu na kanale, więc ja, ja nie jestem chyba za bardzo kompetentny, żeby udzielać rad w tym zakresie, ponieważ ja w tym zakresie się nie obracam, ale jest dużo, 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 dużo innych materiałów i dużo innych kanałów zegarkowych, które pewnie na ten temat będą będą bardziej się tutaj w stanie wypowiedzieć, lepiej na pewno. Tutaj podpowiadacie, że Cartier dla kobiety jak najbardziej, Longin pisze Jakub. Grzesiek pisze, że rado w tej cenie, tak jak najbardziej rado moim zdaniem, okej okay. omegi nowej nie kupię poniżej 10k możliwe, że nie, ale tu też nie było napisane w tym komentarzu, że ma to być nowy zegarek, więc też pytanie też pytanie i tak dalej Marcin też dorzuca, cześć Marcin, nie widziałem Cię chyba wcześniej, albo jeżeli byłeś, to nie wiem, czy komentowałeś, ale nie widziałem w każdym razie, ale jest jeszcze temat uzupełniający trafianie w indeksy. Będę miał w szkole zegarmistrzowskie egzaminy z serwisów kwarców i norma odnośnie trafiania to obecnie by sekundnik pokrywał się z markerami przez 10 sekund od 11.55 do 12.05. Taka jest norma. Czyli yy, uzupełniając, yy, albo zadając pytanie, odbijając to, czyli jeżeli od. Okej, okay, rozumiem. Czyli tylko 55 do 5 po. Tutaj jest norma, że ma, ma, ma trafiać. A co, jeżeli trafia przez całą resztę, a tu nie trafia, to można reklamować taki zegarek, w sensie można go zwracać na gwarancję? Czy, czy jak? I też jakich kwarców to dotyczy? Czy to dotyczy mojego kwarcowego aureola z lidla za trzy dychy? Czy to dotyczy kwarców pokroju, nie wiem, Longina, Hydroconquesta na przykład jakiś mechanizmów ety kwarcowych. No bo to jest, to, to jest moim zdaniem naj, naj, najbardziej y, interesujące w tym temacie. Jak to wygląda? W sensie norma jest taka, a ale jaka jest praktyka? To się, czy, bo nikt nie będzie nikogo karał za to. Wow! Kuba wysyła super stickera za 99% 99. Bardzo ci dziękuję, bardzo ci dziękuję za to. Ja już postaram się tutaj coś zrobić specjalnego. Eee, zrobię tak. Wow, dziękuję. Eee, a mogę jeszcze inaczej. Eee, czekajcie. Także bardzo ci dziękuję za, za, za super stickera. Jest to bardzo miłe. Super naklejka się to chyba nazywa po polsku. Bardzo, 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 bardzo dziękuję. Yy, za takie wsparcie. Jest to naprawdę. Ja nie wiem co powiedzieć. Ja rzadko dostaję te wszystkie donaty i tak dalej. Ja nie wiem, jak reagować na te donaty. Ale na pewno nie tak, że włączam intro. O, Boże. Tak. Chciałem wyłączyć konfeti, a włączyłem, a włączyłem intro. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, Kuba. Bardzo mi miło. Cieszę się. Cieszę się, że, że zdecydowałeś się na, na takie wsparcie. Zostawię to na chwilę, bo że jest mi miło po prostu. Dzięki wielkie. Z tego fragmentu byłby dobry mem. No byłby dobry mem, ale. Kto szotował ten szor? Ten... Nie, nie musicie w ogóle szotować, bo po co? Bo po co? Zrobię z tego szorta i wrzucę, że dostałem donajta za, za stówę. Dziękuję bardzo. To jest trochę jak, wiecie, jak Makłowicz, który dostał jakiegoś tam donajta za dwa koła i za dwa tysiące i jest takie, ale za co? Ale za kto, a kto mi to? Kto mi to dał? Yy, więc bardzo, bardzo mi miło, jeszcze raz Kuba 100 złotych piechotą nie chodzi ja to, tego doświadczam z, coraz bardziej prowadząc kanał i próbując się z niego utrzymać e, więc, e, więc, więc, więc tym bardziej to doceniam z całego serca kłaniam się i bardzo, bardzo dziękuję wow fajnie e, live jest spoko, dobrze ci idzie jest tu parę osób słuchają cię i nikt ich do tego nie zmusza no, ja też tak podchodzę do, 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 tych, do tych live streamów, że czasami po prostu sobie tutaj siedzę i, i odpowiadam na jakieś pytania, albo po prostu chcę, chcę o coś zapytać, więc dopytać, bo Wy macie dużo wiedzy na, na różne tematy. Zegarkowe również. Ja tak, tak jak mówię, nie jestem żadnym ekspertem, więc i z tym walczę za każdym razem. Jak ktoś mówi, że jestem zegarkowym ekspertem, albo znawcą, albo kim takich takie rzeczy używa, no to. To jest z jednej strony okej, okay, bo to mi wiecie, podbudowuje ego, ale z drugiej strony ja nie jestem ekspertem od zegarków. Jestem kimś, kto się zegarkami interesuje i ogląda je i je sobie przymierza w butikach. Nawet pomimo tego, że ich nie kupuję często, to, no to jednak mam z nimi do czynienia. Chodzę, sprawdzam, oglądam je i, i, i staram się jak najbardziej z nimi mieć do czynienia personalnie, osobiście też. Staram się polecać zegarki tym, którzy nie wiedzą totalnie, co mają zrobić, bo ja sam tego nie wiedziałem kiedyś. I, i po prostu, jak w jakiś ten sposób mam wrażenie, że ta moja praca e, popularyzatora, bo to jest może, to jest może jakaś tam. Bardziej poprawna forma popularyzatora y, tematu zegarków w przestrzeni takiej niehermetycznej. No bo jednak grupy zegarkowe są dosyć hermetyczne. Y, I ja pamiętam, jak dołączałem do tych grup kiedyś. I pamiętam, w ogóle mój pierwszy. Wow! Story time, jak się robi na TikToku, na w sensie na tym TikToku, TikTok. Kurde, zabrali mi nazwę. TikTok był pierwszy, a Musical.ly było w tym czasie, a potem zmienili nazwę na TikTok. I ja teraz jestem TikTok, ten sam TikTok, tylko że czyta się inaczej, bo po, powinno się czytać TikTok, a nie TikTok, tylko TikTok po angielsku. Że TikTok, jak tykanie zegara. Nieważne. Story time. Story time. To jest, to jest, to jest, to jest istotne. E, pamiętam sytuację. E, pierwszego spotkania z grupą zegarkową w życiu, jaką miałem. Aż się, aż się, aż się, muszę, na, aż się muszę napić tego mojego bezalkoholowego piwa, bo mi zaschło w gardle. Dobra. E, czy ja mam jakieś szkło? Ja potrzebowałbym tego szkła, bo jest mi niezręcznie pić z gwinta. Uważam, że, że picie z opakowań to jest, to jest coś słabego. Więc wiecie co? Ja Wam puszczę. Yy, ja Wam puszczę fragment yy, mojego filmu o. Yy, minutowego. Ja w minutę się wyrobię z tym, spokojnie. Puszczę Wam fragment mojego minutowego materiału o. Yy, Legendzie Bulowa Royal Oak. A przy okazji zapros zaproszę was na. Yy, a przy okazji zaproszę was na. Co? Na. Yy, do, moich, do oglądania moich shortów, bo shorty są czasami. Yy, czasami przyjemne całkiem. Więc ja znikam, puszczam wam. Yy, puszczam wam fragment i zaraz wracam. To tutaj. Sekundę to potrwa. Legenda głosi, że pod koniec lat 60. Gerald Genta pracował dla marki Bulowa. Projektował dla nich zegarki. Wtedy też wpadł na pomysł stworzenia rewolucyjnego sportowego zegarka, jakim rzecz jasna miał być Royal Oak. Zaprojektował ten zegarek, pokazał go Amerykanom z bólowy, a Amerykanie, jak to Amerykanie, pokazali faka, wyrzucili projekt do kosza. Genta wtedy postanowił zareagować siarczystym obrażankiem, strzelił focha i z tym samym projektem pojechał do Szwajcarii do marki Odemar. Piguet. Szwajcarzy okazali się być świetnymi partnerami biznesowymi, ponieważ nie dość, że spodobał im się ten projekt, to postanowili pociągnąć go dalej i wyprodukować w 1972 roku zegarek Odemark PG Royal Oak. I od cała historia. Szkoda tylko, że tak wiele osób w nią ślepo wierzy, i do dzisiaj uznaje za źródło prawdy. O czym świadczą chociażby ceny. Jestem, dobra, jestem, jestem. Trochę to potrwało sekundę dłużej, albo parę, paręnaście sekund dłużej niż minuta, ale już jestem. Dziesięć osób odpadło, zaraz pewnie wrócą. Oby. Byłoby mi miło. Dobra, yy, chwila. Bo muszę sobie założyć jeszcze tylko odsłuch, żeby mi się lepiej słyszał. Okej, okay, dobra. Yy, jestem. Dobra, słuchajcie, mam szkło. Wziąłem sobie taki ipaglas. Skrosna, kiedyś były IPA Glas z Krosna, były bardzo fajne szkła za jakieś grosze, za 4 zł, chyba. I można było spokojnie, można było spokojnie yy, takie piwerko sobie pić typu IPA, i ono było zawsze, zawsze fajniej w takim szkle niż, niż w jakimś takim innym, brzydszym. Więc yy, ja sobie to przeleję yy, i opowiem Wam o moim pierwszym spotkaniu z grupą zegarkową, i to było niebyle jakie spotkanie. Bo yy, i też widzę, że coś tu się jeszcze pojawiło przy okazji, proszę Państwa. Yy, nowy, yy, nowy wspierający Tria Mera, Witamy cię serdecznie w gronie wspierających. I na tą, na tą okoliczność mam grafikę. Nowy, nowy wspierający. Możecie napisać na czacie że witacie Triamera w gronie wspierających. Bardzo dziękuję za dołączenie. Miło jesteś 52 wspierającym. Jeszcze jestem w stanie to liczyć, więc, więc, więc spoczko. Dobra, słuchajcie, byłem kiedyś na spotkaniu z grupą zegarkową w bardzo nietypowej, bardzo nietypowej sprawie się spotkaliśmy. Bo spotkaliśmy się. Z właścicielem pewnego mikrobrandu zegarkowego. I ja bardzo polubiłem ten mikrobrand zegarkowy na tyle, że kupiłem ten zegarek. Yy, i, I byłem bardzo przekonany do tego, że to jest, to jest dobra decyzja, i byłem do niej przekonany przez cały czas. Ale potem był plot twist, ale to za moment, za moment powiem o co chodzi. I. I może tak, czekajcie, zrobię sobie, Czyk. o, zrobię sobie tak, będzie mi, będzie mi chyba wygodniej, kosztem fragmentu obrazka. Dobra, i yy, byłem na tym spotkaniu grupy zegarkowej z producentem, właściwie jeszcze wtedy raczkującym, bo były dwa dostępne modele na rynku i była to firma Balticus. Była to, było to spotkanie w jakiejś restauracji, chyba, z tego co pamiętam, w Warszawie. Bo wyglądało to tak, że. Z, z czego to. Z, Jezu, jestem najgorszy w opowiadaniu historii, o, o których sobie nie przemyślałem, ale, ale, ale opowiem. Była kiedyś taka grupa. Na, YouTube, na, na Facebooku nazywała się mm, kolekcjonerzy zegarków i ta grupa była prowadzona przez wiele osób, które potem w różnych tam w różnych tam y, perturbacjach stworzyły st te osoby stworzyły swoje grupy odeszli, pokłócili się, no takie wiecie standardowe rzeczy, jak to przy y, jednym wspólnym interesie, który okazuje się, że wcale nie jest taki wspólny, jakby się wydawało no i i tworzą się problemy. I, i pamiętam, ten, pamiętam ten czas, kiedy, kiedy właśnie tam się widzieliśmy na tym, na, tym, na tym spotkanku, bo byliśmy tam po to, żeby zobaczyć prototyp zegarka zaprezentowanego. Super sticker. Bardzo dziękuję. APK. I to jest też 100 zł chyba. W sensie 20. 4, 23 funty to jest chyba 100 zł. Bardzo dziękuję, jestem, jest mi niezmiernie miła, jestem niezmiernie wdzięczny za, 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 takie, za taką formę wsparcia. Oczywiście też im nagrodzę nagrodze konfetti. Dobra, wracając do, do tematu. Jeszcze raz wielkie dzięki, wielkie dzięki. I wracając do tematu. Był to, był to prototyp zegarka. Stworzonego dla tej grupy, dla grupy kolekcjonerzy zegarków na Facebooku. I był to zegarek Balticus dla kolekcjonerów, tak się nazywał. Było nawet na tarczy napisane na niebiesko yy, dla kolekcjonerów, i moim zdaniem to była zajebista akcja. W sensie to było coś, czego, yy, czego ludzie w tamtym momencie oczekiwali. W sensie coś, co spajało grupę, coś co spajało te wszystkie osoby zainteresowane tym konkretnym, tą, tą, tą konkretną dziedziną wiedzy, tą samą pasją, więc osoby, które wtedy tam się spotkały, to były osoby, które zadeklarowały chęć zakupu takiego zegarka. Ja się zastanawiałem, czy ten zegarek mi się spodoba, czy nie, i nie wiedziałem, czy go kupię i się zastanawiałem, czy w ogóle mi się przyda. Czy mi się nie przyda. I postanowiłem, że ja go kupię. Że ja go kupię, bo, bo to jest zegarek limitowany. Więc tutaj kolejna sytuacja, w której ja wcale nie, nie twierdzę, że limitki są złe. One po prostu czasami są nie, nie, niepotrzebne. I kiedy się niepotrzebnie o tym mówiło, że każdy zegarek musi być limitowany. Ale to był faktycznie zegarek limitowany, bo było go tam chyba 100 sztuk z tego, co pamiętam. I ten zegarek, nie wiem w ogóle, czy są jakieś, jakieś strony w sieci, które, które jeszcze ten zegarek pamiętają, mam wrażenie, że mam wrażenie, że, że, że będzie ciężko to odnaleźć, ale jeżeli wpiszecie Balticus dla kolekcjonerów, to możliwe, że znajdziecie. Czy, że znajdziecie? Czy live y będą co tydzień w czwartek o 20? Być może na razie staram się, żeby były, bo chciałbym wypracować sam w sobie taką. Taką. Taką, wiecie, rutynę. Nie wiem, czy w przyszłym tygodniu będzie, bo przyszły tydzień to będzie dzień po Walentynkach, więc nie wiem, czy będę w stanie to zrobić. Bez żadnych kontekstów, bez żadnych podtekstów. Po prostu nie wiem, czy będę fizycznie tutaj, w tym miejscu. Możliwe, że zrobię jakiegoś takiego live'a. Bardziej polowego, mobilnego, z jakiegoś, nie wiem, z innego miejsca. Więc, więc, więc nie wiem, czy w przyszłym tygodniu, ale, ale zobaczymy. zobaczymy, Obserwujcie wszystkie media, więc będziecie, będziecie na bieżąco. Ale prawdopodobnie co czwartek będziemy się tutaj widywać. Jeżeli coś się zmieni, to się o tym dowiecie, na pewno. Wracając, wracając. Zegarek, który ja nie wiem, czy on gdzieś jest, ja sam staram się znaleźć jakieś moje stare zdjęcia związane z tym zegarkiem, bo ja pamiętam, że go chciałem sobie właśnie z, e, zachować po to, żeby e, po to, żeby go później ewentualnie móc tam pokazać i tak dalej. E, ale ja nie wiem, czy ja będę miał gdzieś te, gdzieś te, te materiały. No w każdym razie e, te zegarki e, te zegarki były były zaprojektowane właśnie dla tej konkretnej grupy, dla grupy kolekcjonerzy zegarków. I spotkaliśmy się z Bartoszem, który przyjechał wtedy chyba, coś tam pamiętam, że, że, że wtedy się dowiedziałem pierwszy raz, że on tam jest w ogóle zajarany Mustangami i tego Mustanga pokazywał i w ogóle super auto, takie naprawdę customowe. Ale spotkaliśmy się po to, żeby oglądać ten zegarek. No i ten zegarek był ok, i ludzie wtedy mieli. <laughs> Przepraszam, ci, którzy chcieli kupić ten zegarek, mieli wtedy szansę go zobaczyć na żywo, prototyp i ewentualnie zgłosić uwagi. No bo wiecie, na papierze i na renderze wszystko fajnie wygląda, ale kiedy przychodzi już co do czego, no się okazuje, że, że ten zegarek wcale nie jest jakiś taki rewelacyjny i że coś tu się nie zgadza za duże logo, za małe logo wiecie, takie po prostu opinie. No, a że ten zegarek miał być dla konkretnej grupy, no to te opinie były po prostu szalenie istotne. Większość tych decyzji, które się tam pojawiały, były podejmowane drogą demokratyczną. Czyli e, po prostu głosowanie w, i dyskusja na grupie, i, i tam potem zostały, były wprowadzane, były wprowadzane te, te, te wszystkie pomysły w życie. No i pamiętam, ten, pamiętam tę sytuację, byliśmy tam wtedy w tej, w tej restauracji czy kawiarni i oglądaliśmy te, te, te zegarki. I ja tam poszedłem zupełnie, wiecie, jako człowiek, który na grupie był od miesiąca, może dwóch, który zaczynał w ogóle interesować się tym całym światem i, i gdzieś tam w ogóle poznawać te, te wszystkie zegarki od razu wiecie, spotkaliśmy się i było to, co jest na, na wszystkich spotkaniach grup zegarkowych, czyli w ogóle rolki z zegarkami, jakieś tam, znaczy rolki, nie chodzi mi o Rolexy, tylko takie rolki rozwijane z zegarkami, etui, e, skrzynki, ludzie ze sobą przy, przynosili, pokazywali te zegarki, no generalnie zajebista sprawa, bo całkiem przyjemnie jest y, móc porozmawiać o tych zegarkach, szczególnie z osobami, które te zegarki y, posiadają, więc e, więc y, więc ten, 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 zegarek, ten zegarek rzeczywiście miał szansę się ziścić, po prostu. Sytuacja, w której widzimy już prototyp i tam pamiętam, że chyba Mateusz Piechnik albo ktoś tam z, z grupy wtedy zgłaszał właśnie z problem, że no, że tam ten, ten wewnętrzny bezel bo to był taki zegarek ala la, la superkompresor, czyli dwie koronki, obracany wewnętrzny bezel w dwie strony i tak dalej. No i e, on na papierze świetnie wyglądał, kosztował chyba 999 zł, albo tysiaka, albo tam 1100, już nie pamiętam dokładnie, ale w okolicach 1000 zł, więc jak na ceny Balticusa obecnie, no to mega, mega mało. Nie? I jeszcze taki customowy, customowy zegarek. I pamiętam, że on zrobił na mnie dosyć duże wrażenie wtedy, na tym spotkaniu, bo... W tym zegarku była emaliowana tarcza, więc wyglądało to trochę inaczej niż to, co, co, co oglądałem do tej pory w, w sklepach zegarkowych. W tym budżecie przede wszystkim. Miał szafirowe szkło, oczywiście, stal była bransoleta meż, był jeszcze chyba pasek na wymianę jeden, więc generalnie cały ten zestaw był, był bardzo, bardzo ciekawy, bardzo, bardzo fajny i. I ja pamiętam, że ten zegarek zrobił na mnie duże wrażenie, chociaż ja wtedy słuchałem e, opinii innych, którzy tam się wypowiadali, naprawdę te opinie były rzeczowe, i mam wrażenie, że po latach mieli rację, że no faktycznie, że nie, część, z tych, część, z tych, część z tych rzeczy, które, które wtedy tam zgłosili, tych uwag, miały rzeczywiście sens i warto było to zgłosić. No, bo jeżeli ma się wpływ na cały projekt, to spoko. I no ma się też uczucie, że projektuje się coś na własne życzenie, na zamówienie. I to będzie spełniać wszystkie te wymogi, które, 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 które projekt tego typu ma, ma, ma spełniać. I co? No, i potem. I, I to spotkanie generalnie. Ja. W, Wtedy, bo, bo, do tego do, bo do tego dążyłem na początku, trochę się zaszło po prostu w inną, w inną stronę. Ja pamiętam, że wtedy grono zegarkowe wydało mi się bardzo niedostępne, szczególnie społeczność. I później bardziej lub mniej, ta opinia była e, potwierdzana w, 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 w rezultacie jakby na przestrzeni na przestrzeni lat, że o, te osoby, które tam wtedy spotkałem, były mega miłe, mega otwarte. Ale było mi tam czułem się tam dosyć nieswojo. Miałem wrażenie trochę, że ja tam nie pasuję, że wiecie, że te, że te Omegi, co poprzynosili, te jakieś tam super drogie doksy, że to jakoś ja tam nie pasuję. Ja nie mam takich zegarków i tak dalej. Jeszcze wtedy, no tak jak mówię, ja tam byłem, byłem dopiero na samym początku tej, 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 tej drogi zegarkowej mojej. Jeszcze nie miałem w ogóle kanału na YouTubie, miałem chyba bloga tylko, na którym pisałem coś tam o, o, o zegarkach. Natomiast ja zapamiętałem to spotkanie w bardzo, bardzo Dziwnie, w sensie, prawie go nie pamiętam. Pamiętam tylko jakieś takie przebłyski, właśnie jak kręcimy tą, tą, tą koronką w środku. Bo każdy wiecie, był jeden zegarek, czy tam był. Nie, no był jeden, z tego co pamiętam, plus te inne pozostałe Baltikusy, co, co wtedy, czyli ta foka, szara i tak dalej. Pierwsze w ogóle na samym, na samym początku, totalnie, totalnie pierwsze projekty. I i ja pamiętam, że, że to spotkanie było z jednej strony takie dziwne dosyć. Czułem się, jak w, był w innym świecie. a ja Też byłem z nich chyba najmłodszy, tak mi się wydaje, bo miałem jakieś 25 lat albo 6. 26 chyba już miałem wtedy. Jakiś tam 2017, 16 rok chyba. Albo jeszcze wcześniej 15. Już nie pamiętam dokładnie. No, ale, ale ja tam ja tam właśnie. Na, nie miałem dokładnie, wiecie, nie miałem porównania, nie, nie wiedziałem z czego się spodziewać po takim spotkaniu. I to spotkanie było e, było, e, było, z jednej strony dosyć inspirujące, bo mogłem sobie rzeczywiście po, po, popatrzeć, co tam ludzie kolekcjonują. Wtedy właśnie też pierwszy raz widziałem takie duże kolekcje zegarków vintage'owych i takich, wiecie, staroci, co do których... Trochę się przekonałem, ale z drugiej strony trochę się ich wystraszyłem, bo jak gadali o tym serwisowaniu i, i widziałem, że to wszystko jakieś takie jest. Wiecie, te nowe zegarki są po prostu dużo lepsze, dużo lepiej wykonane niż te stare. I było mi dziwnie tam na tym spotkaniu, ale to po prostu wiecie. No ja pewnie nie pasowałem po prostu do tej, do tej ekipy. Oni tam się już znali, zresztą wszyscy już byli, no, siema, siema, Bartek, elo, elo, jak tam Mustang, wszystko spoko, a ja tak czułem, że. Że ja tam trochę nie pasuję. No ale okej. Okay, to było to było jakby poza tym. Więc społeczność zegarkowa dziwna. Dlatego też trochę i nie bierzcie tego do siebie w żadnym. W żadnym stopniu. Ja wiem, że jak się mówi tak, że z całym szacunkiem ale to, to jest zazwyczaj odwrotnie, ale, ale serio. Nie bierzcie tego do siebie, ale czasami mam wrażenie, właśnie czytając te komentarze, że. Że, to, że te stereotypy one się potwierdzają bardzo często. Że dużo jest osób, którym nie da się przegadać, nie da się, nie wiem, wytłumaczyć swojego podejścia, swojego punktu widzenia. Bo, bo, mają, bo mają swój i po prostu nie chcą niczego innego słuchać. Mają swoje, swoje przekonania, i choćbym tutaj operował faktami, to, no to będzie ciężko. Więc, więc to, było, to było trudne. Ale co do zegarka, bo jak, jak się w ogóle skończyła ta sytuacja? Ja byłem tym zegarkiem zajarany w opór. Turbo, turbo, turbo. Uważałem, że jest to super zegarek. Najlepsza inwestycja ever. I potem dostałem ten zegarek. W sensie już był gotowy, już z wprowadzonymi zmianami, poprawkami i tak dalej. I pierwsze moje zaskoczenie było takie, że przyszedł mi zegarek. Nie mój. To znaczy, jak, bo można było się zapisywać na numery licyta, numery, y, numery y, limitacji. Y, I każdy tam, niektórzy chcieli 007, albo 001 chyba Bartek sobie zostawił, albo, albo ktoś tam dostał. Wiecie, takie po prostu, żeby ten numerek miał coś wspólnego z, z zegarkiem. Ja pamiętam, że wtedy y, wybrałem sobie numer numerek 56, y, ponieważ chciałem mu też nadać taki historyczny aspekt i dodać mu takiej historii, że 56, bo mój tata jest urodzony w 56 roku. I to wszystko się tak wspina, że to będzie taki mój pierwszy poważny zegarek limitowany, limitowana edycja. I I przyszedł mi nie mój zegarek, przyszedł mi kompletnie inny numer. <grych> I to było za, zarombiste, bo dostałem to był taki certyfikat, o Jezus, przepraszam, karta gwarancyjna, certyfikat, coś takiego. I przyszedł mi nie ten zegarek, bo na tym certyfikacie był 56, a przyszedł inny. No ja napisałem od razu tam do Bartka, że Elo Elo, coś tu się nie zgadza, dostałem nie mój zegarek, i się okazało, że na szczęście mój zegarek dostał inny, inny, inny grupowicz, który mieszka też w Warszawie i, i całkiem blisko, bo wtedy, wtedy mieszkałem w Warszawie. I e, poszedłem tam do tego, e, poszedłem tam na jakieś tam umówione miejsce, w którym się zgadaliśmy, zrobiliśmy szybką wymianę, ja mu dałem mój zegarek, on, on mi dał, dał swój. I nie przyjrzałem się pierwszej wersji, ale przyjrzałem się drugiej wersji, mojej. I ja, jeżeli znajdę gdzieś te zdjęcia, to możliwe, że pewnie gdzieś na grupie są, bo ja o tym gdzieś tam pisałem już tak też oficjalnie. Ale zauważyłem, że tarcza w tym zegarku jest przekoszona, w sensie nie jest, nie jest prosto. Że jak się wyznaczy, jak się zrobi idealnie zdjęcie z góry, albo nawet gołym okiem na to spojrzy, to nic tam się nie pokrywa. To znaczy, indeks na 12 miał być pomiędzy uszami powinien być tu, a on był, tak jakby. Trochę w bok. W sensie, no nie tak, nie tak jakoś drastycznie, to no nie było przekręcone zupełnie, ale tam z dwa stopnie czy jeden stopień, ta tarcza była przekręcona. I ja to zauważyłem, i nie podobało mi się to, bo wiem, że na prototypie tego nie było i nie byłem, nie, nie podobało mi się to. Druga rzecz, jaka tam się w tym zegarku wtedy pojawiła, to yy, koronka której nie dało się dokręcić. Po prostu nie, no nie, nie wchodziła ten ten gwint. Ja potem zawsze bałem się y, kupować zegarków z, z zakręcaną koronką, bo ja się bałem tego, że będę miał znowu taki sam problem. I o dziwo w żadnym innym zegarku mi się to nie wydarzyło. A w tym zegarku wtedy tak. Więc obstawiam, po prostu tak nie dało się tego z, z zakręcić, bo tak ciężko, tak, tak ciężko się tym kręciło. Więc zastanawiałem się czy to jest jakiś mój egzemplarz, czy coś, no nie wiem. Ale zgłosiłem to na, w ramach gwarancji po prostu, no bo miałem prawo do tego, żeby zgłosić to na gwarancję. To był zupełnie to, że był to limitowany zegarek dla jakiejś tam grupy, to zupełnie nie, 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 nie zmieniało postaci rzeczy. E, natomiast ja postanowiłem to zgłosić na gwarancję, po prostu chciałbym inny może być po prostu przekręcony dekiel z numerem limitacji, ale chciałbym, żeby ktoś na ten zegarek spojrzał. No i odesłałem go tam do Władysławowa, e, chyba do Władysławowa. I wrócił do mnie ten zegarek po jakichś dwóch tygodniach i nic się nie zmieniło. W sensie ko kompletnie nic. Więc y, ja byłem już totalnie. Jak wiecie, ta pierwsza ekscytacja jest zawsze super i to jest to jest najlepsze. E, i, 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 I trzeba się nacieszyć tym zegarkiem, ale ja nie umiałem się nawet nim nacieszyć wtedy. I tak, tak to zapamiętałem, że ja się nie mogłem nim cieszyć, bo widziałem cały czas, że jest, że jest nie tak. No i. E, no i potem z tego wyniknęły jakieś tam moje uszczypliwości w kierunku, w kierunku tej marki. Ludzie zaczęli się w ogóle dopisywać jakieś historie, że ja tam jestem hejterem Balticusa i, i całą resztę. Tak naprawdę po prostu nie podobały mi się pozostałe projekty oprócz gwiezdnego pyłu. To mi się żaden, żaden projekt z Balticusa nie podobał po prostu. Uważałem, że to nie jest ładny zegar, nie, nie są fajne zegarki. I, I potem jeszcze były te wszystkie made in Poland, i to też podzieliło ludzi ale do tego nie, nie wnikam, bo Made in Poland jest po prostu, wiecie, no nie ma żadnych Swiss Made też niewiele mówi, nie? Więc Made in Poland to jest taka sama, taka sama sytuacja jak, jak, jak Swiss Made, tyle, że brzmi trochę, trochę dziwnie moim zdaniem. I to też Mateusz ostatnio w Gingin Watches mówił a propos Made in Poland, że, że tam powinno być napisane, że złożone w Polsce i tak dalej, ale nie wnikam już do tego, bo, bo o tym już było gadanie, gadane i tak dalej. I, I co? I wystawiłem ten zegarek po prostu na aukcję. Na, w sensie, na, na jakąś tam, na jakąś grupę. Napisałem, że jest to zegarek limitowany, nie ma już ich, nie można ich dostać. Kto nie trafił modelu, no to trudno. I napisałem właśnie, że no, że ja zauważyłem po prostu tutaj jakieś takie mniejsze, mniejsze błędy, ale dowiedziałem się, że to nie ma żadnego znaczenia w zasadzie, bo spoko. To jest, to jest ok, w sensie. Gościowi zależało, przyszedł sobie sam po ten zegarek nawet, e, umówiliśmy się gdzieś tam chyba w biurze moim, jak prac w pracy i, i odebrał sobie ten zegarek. I od tego czasu chyba go ma, chyba jest z niego zadowolony. Wiecie, no ja się przypieprzałem do takich najmniejszych bzdur, do jakiegoś przekoszenia tarczy, a inni nie zwracają na to uwagi. I to jest kolejna rzecz z recenzjami zegarków, związana bardzo mocno każdy ma inne podejście do zegarka i recenzja, prezentacja jest bardzo subiektywna. Recenzja z reguły musi być subiektywna. To recenzja to jest forma subiektywnego wypowiadania się na dany temat. Jeżeli ktoś mówi pokazuje recenzję filmu, opowiada yy, tworzy recenzję filmu, może tak. To w tej recenzji ma obowiązek powiedzieć co myśli na ten temat. Nie ma obowiązku powiedzieć: Film trwa 160 minut, w, zagrali tacy aktorzy, tacy aktorzy, wyreżyserował ten, budżet, nakład był taki, obejrzało to tyle osób, dzięki. Do zobaczenia w następnej recenzji, bo to nie jest recenzja. Recenzja jest, recenzja jest opinią e, subiektywną, więc nie może być obiektywnych recenzji. Ale no tak to wygląda, niestety. No ta, ta, ten, ten człowiek, ja nie mam pojęcia, kto to był, bo już no nie pamiętam, już nawet to już było tak dawno temu, że nie pamiętam. E, był zadowolony z tego zegarka, w sensie nie, nie nic się nie wydarzyło. Nie wiem, może sam zgłaszał jakieś, jakieś, jakieś zażalenia, ale ja, ja, ja nic o tym nie wiem. No i wiecie, miałem zegarek łącznie w sumie dwa dni. Tak naprawdę to chyba z dwa tygodnie, bo nie liczę, ty, liczę jakby, licząc to, ten czas, kiedy był w przesyłce u zegarmistrza, który miał go sprawdzić, e, i z powrotem, to no to jakieś dwa tygodnie. E, to, to, to miałem go łącznie, nie wiem, z 3 dni może. I jakoś nawet go nie nosiłem za mocno. Nosiłem, y, pamiętam, bo odesłałem sam zegarek i nosiłem bransoletę meszową z tego zegarka, bo, bo Shark Mesh, podobała mi się po prostu bardzo i wydawało mi się, że świetnie moje Seiko SRP wygląda na tym, na, te, na tej bransolecie. Ale no ja się tym zegarkiem tak naprawdę naw nawet nie miałem kiedy nacieszyć. No więc takie moje, taka moja historia ze spotkania w pierwszego spotkania z grupą, z grupą zegarkową i pierwszego zakupu jakiegoś takiego zegarka bardzo świadomego, nie? takiego, który tam się zastanawiałem, czy warto, czy nie warto. Nie na zasadzie, że ej, tam nie wiem, pięć stów to dużo, czy mało, czy mam, czy nie mam. A nie, nie mam, bo mi musi starczyć do przyszłego miesiąca za czynsz, tam za wynajem stacji na studiach. Więc y, to nie była taka sytuacja. To była sytuacja, w której rzeczywiście jest projekt, y, eksperci siedzą, eksperci od designu siedzą i mówią: Logo jest za małe. Logo musi być większe. Kolekcjonerów musi być napisane na, na, na pół tarczy. Oczywiście tak nie było. Zegarek był bardzo fajny, był ładny, mi się podobał, był, miał tr trochę w sobie coś z. Z IWC tych kompresorów. Więc fajny zegarek, przyjemny, ładnie wyglądał, dosyć duży był, ale no to taki, wiecie, diver musi być duży, albo nie musi, ale zazwyczaj jest. I nice, nice, to było fajne. Jak odniosę się do afery Balticusa pochodzącej z jednej z grup na Facebooku? Ja nie wiem, co to za afera, szczerze mówiąc, ja, się, ja to mnie ominęło akurat. Bo ile byłem wiernym widzem YouTube'a, i, i tak dalej, o tyle z grup ja się wypisałem, w sensie nie czytałem grup zegarkowych przez wiele, wiele miesięcy. Więc możliwe, że akurat to trafiło na ten czas, kiedy ja nie byłem na tych grupach. Więc jestem ciekawy. Ktoś tu pisał, Adam chyba pisał wcześniej, że był jakiś pozew, ale no ja nie wiem, ja nie wiem, jak było. Jeżeli macie jakieś informacje na ten temat, i na przykład chcielibyście się połączyć tutaj i opowiedzieć to, to śmiało, udostępnię tutaj czas antenowy. Możemy o tym porozmawiać. W sensie też nie chcę żadnego pozwu dostać, żeby nie było, bo ja, ja nie wiem, jak było. Ja mówię wam tylko, jaka była moja, jakie było moje doświadczenie z Marką i, i tymi zegarkami. A ja właściwie z tym jednym zegarkiem, bo realnie miałem jeden. Ale widziałem potem też u, u chyba właśnie Marcina tutaj, który komentował. Tego, tego live'a y, miał fokę chyba szarą albo jakiś taki zegarek, właśnie typu diver. Całkiem spoko był ten zegarek. Jakby teraz ta jakość na pewno jest inna niż wtedy. Wtedy to była, wtedy to była raczkująca marka, dopiero która, o której kompletnie oprócz, oprócz grupowiczów nikt nic nie wiedział. A, a teraz, teraz jest to, jest to poważny, poważny brand w Polsce i nie tylko. Więc yy, pewnie teraz jakoś też się zmieniła, więc nie wiem. Musiałbym tam zajrzeć kiedyś do gablotki w jakimś, w jakimś centrum handlowym. Co tu się łączyć? Alimowców robił memo o Baltikusie i pisał wprost, że nie ma dowodów, że ktoś składa to w Polsce, więc prawnik od Baltikusa wysłał mu list, że ma ich przeprosić albo ma zapłacić. Okej. Okay. No, ciekawe. W sensie... O, właśnie poszedłem z roboty i wbiłem do was kurczaczki. Cześć, Wiktor. Dobry wieczór. Fajnie już po, po pracy. Słucham sobie live'a i mi tu błędy życiowe wypominają. Tak, miałem fokę szarą, miałem, sprzedałem mi do marki nie wrócę. No, to, ale dobrze, dobrze pamiętam. Jestem akurat, pa, pamięć, pamięć mi tutaj w tym, w tym temacie nie zaszwankowała. Więc, no... Pamiętam ten zegarek, pamiętam. Z naszych patronowych, patronowych spotkań. Drugi temat. Włoskiej firmy Wenecjaniko. Valenturina Pięknie się prezentuje. Ktoś może jest posiadaczem. Ja nie jestem. Dziwny w ogóle jest. Dziwny jest ten temat ze zmianą nazwy, bo ta firma się nazywała Mechanikę Wenecjanę, czegoś tak? A teraz się nazywa Wenecjaniko, więc w sumie zmienili nazwę, ale tak. W sumie, jak ktoś ma się połapać, to się połapie. Dziwne. Jakbym ja zmieniał nazwę, to bym zmieniał coś kompletnie innego, nie? Mogli nazwać się. Nie wiem, inaczej. W każdym razie. Ale cie, ciekawy, ciekawy ten temat z. Ciekawy ten. Ciekawy ten temat z tym pozwem. <laughs> znaczy, i wiecie, ja też rozumiem y, frustrację. Rozumiem frustrację firmy, kiedy przyprawia jej się cały czas. Co się przyprawia? Rogi, ogon? Nie wiem, coś tam się przyprawia w powiedzeniu. W każdym razie robi się cały czas marce pod górkę i pojawia się frustracja. I ja to rozumiem. Mnie też czasami dopada frustracja, jak czytam jakieś różne komentarze i walczę z, z tym, że. Że w tych komentarzach pojawiają się jakieś bzdury i ciężko potem to w ogóle wyjaśnić innym ludziom. Więc rozumiem frustrację. Z drugiej strony. E, dziwi mnie też trochę to, że e, można się bardzo uwziąć na jakąś markę. W sensie tak mega mega. Bo zrobić sobie żart i tam sobie pośmieszkować to każdemu się zdarza, albo zdarzyło, albo się jeszcze zdarzy. Never say never, jak mawiał, wiesz, Justin Bieber. Więc więc no memy śmieszki to też jest charakterystyka społeczności w internecie. No ale jeżeli ktoś już wręcz maniakalnie walczy z jakąś marką, z jakąś z jakąś firmą to też się to robi trochę nie niezdrowe mam wrażenie. Więc więc ktoś na, wszyscy mają, wszyscy są tak samo winni, jeżeli chodzi o tą całą aferę. Ale moim zdaniem, najgłupszą sytuacją w internecie, na szczęście trafiło do jakiegoś, wiecie, no admin z grupy łowców, to nie wiem, czy wszyscy tu obecni 150 osób byłoby w stanie wymienić, kto jest adminem łowców. Albo w tym tą osobą, która wtedy pełniła funkcję admina. Ale straszenie pozwem, albo. Albo działanie prawnika to jest bardzo podbramkowa i taka, wiecie, ryzykowna sytuacja. Ja bym nie był przekonany co do tego. Marcin napisał jeszcze co do zegarków kwarcowych, bo ja pytałem o, o ten sekundnik. Ma się tam pokrywać w sensie od 55 do 5 po. Bo jest na linii osi wzroku symetryczności. Wzorku. <grym>, osi wzroku. Symetryczności, i tam też można zrobić, by pokryły się wszystkie trzy wskazówki. Jak się nie pokrywają tam, to trzeba zrobić, by się jednak tam pokryły. Taka jest norma eta wewnętrzna. Natomiast różne marki mają różne standardy. Czasami lepsze, czasami gorsze. A zegarek reklamujesz w końcu wobec deklaracji producenta zegarka, a nie mechanizmu. No tak, no tak, tak, tak. Okej, okay, to ma. To ma sens. W sensie, ja nadal nie wiem, czy jeżeli, yy, czy jeżeli ten wskaz, te wskazówki się mijają, nie wiem, przez połowę tarczy, a drugą połowę nie, czy to jest podstawa do złożenia reklamacji. Znaczy, myślę, że może być, ale czy, czy, czy to ma sens w ogóle jakikolwiek? Bo mi się wydaje, że to nic nie da, bo przyjdzie, jeżeli nie taki sam, to gorszy egzemplarz. Bo jeżeli ETA ma taką normę, no to ja jestem ciekaw. No, musiałbym po prostu się przyjrzeć. Ja widziałem tyle razy lążiny, które nie trafiały w, w tarczę, ale nie dam głowy, czy one trafiały w tarczę na właśnie na tym, na ty, na tej, na tej, w tej górnej części. Musiałbym się temu przypatrzeć. Ale dobrze wiedzieć. Jest to na pewno interesujące, bo takie, takie informacje z, jakby z drugiej strony, od, z perspektywy zegarmistrzowskiej ma, mają rzeczywiście duży sens. Uh, Okej. Okay. Mm. <laughs> Uwziąć się na markę. Ublo faktycznie, fakt, mechanizmy zastosowane nie reprezentują wybujałej ceny, aczkolwiek już zrobiło się łączone hejtowanie ublo. Hejtowanie ublo, mam wrażenie, że zaczęło się od Nico Leonarda i, i tej serii filmów. Wiecie, ekspert zegarkowy ocenia coś tam albo krytykuje. I. Się już zrobiło trochę memem na jego kanale, więc ja nie wiem, czy z tym ublo jest tak, że, że ta marka jest tak bardzo hejtowana w, w sensie bezpodstawnie w świecie zegarkowym, czy to jest tylko mem na potrzeby kanału. Wiecie, że po prostu przyczepił się i się i się przyczepił tak jak tam swego czasu Tomasz Kopyra czepiał się koncerniaków, nie? I tam kompanię piwowarską to tam yy, roastował w, co, co, co w którymś filmie, więc. Więc ja nie wiem, czy to, jest, czy to jest sytuacja. Czy sytuacja nie wynika po prostu z jakiegoś tam memu internetowego, a, a ludzie niepotrzebnie to przekładają na, na całą markę, nie? Tu, tu, tu. Jak komuś mocno przeszkadza, a ma możliwość reklamować, to warto próbować na dwoje babka wróżyła. No właśnie. Y Wydaje mi się, że to jest ok. Ja nigdy nie reklamowałem żadnego zegarka, który by nie trafiał w indeksy, więc ja nie jestem w targecie tych ultra. Pro, wiecie, yy, tych ultra. Yy, hmm, nie wiem, dociekliwych z, w, w perfekcjonistów, więc ja nigdy tego nie robiłem. Ja jestem perfekcjonistą, w, staram znaczy lubię być i bywam w różnych innych dziedzinach, ale. Ale nigdy nie, nie, jeżeli chodzi o zegarki kwarcowe i, i sekundnik. Aż z ciekawości sprawdzę. No ten kurde się mija, mija się. Czekajcie, bo trzymam ten korkociąg. Jak. Trybuszon. Wiedział o tym, że to się nazywa trybuszon, a nie korkociąg? Takie coś? To też się dowiedziałem ostatnio. Ale yy, zegarek po prostu trafia sobie w te, w te, w te indeksy, jak mu się chce. Ale aż. szczęście ale, znaczy nie ma jakoś tragicznie źle, to nie jest, nie jest też fatalnie źle, ale aż sprawdzę, bo tutaj chodzi Seiko VK jakiś tam chyba, albo nie, i sprawdzę, czy rzeczywiście to, to, to działa. No to nie, to tutaj by już nie przeszedł normy jakości Ety, bo, bo mija się całkowicie. Więc, znaczy nie, na pewno nie jest taki precyzyjny jak, nie wiem, mój Citizen Radio Control, gdzie tam wszystko jest. Więc. Yy, więc, 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 yy, więc tak, ale ja bym, ja bym reklamował gdybym miał możliwość zobaczenia jakby wyboru z innych zegarków w sensie z tej samej linii na przykład w sklepie jakimś to znaczy yy, kupuję zegarek X i idę sobie do sklepu i nie on, ten X pierwszy mi nie trafia w, te w sekundnikiem w te indeksy, idę do sklepu i mam tam cztery inne, albo dwa inne albo jeden inny i mam możliwość porównania, bo w ciemno nie wiem. Wydaje mi się, że to nie ma nie ma znaczenia. Poza tym. Hmm, nie wiem. No ale ok. okej. To jest ciekawa sytuacja. Będę to musiał sprawdzić w, właśnie w przypadku droższych zegarków, takich właśnie z znaczy droższych. No po prostu z mechanizmem ETA kwarcowym. Eee, to sprawdzę na jakimś PRX-ie może. I zobaczymy. Opinia na temat samego Niko. No ja lubię ten. ten, ten... Lubię ten sposób e, prowadzenia kanału. Bo ten kanał, kurde, to jest właśnie ciekawe, nie? To jest, to jest to, co, to jest to, z czym ja sobie nie umiem trochę poradzić jako, jako YouTuber, że tamten kanał jest totalnie, mam wrażenie, dla beki. Tam się, tam jest, tam w komediowych filmów jest przeważająca część, jeżeli nie wszystkie i Zegarki, mam wrażenie, że tam są tylko tłem. Że to jest po prostu format, który Niko sobie wymyślił. Czyli zegarkowy ekspert ocenia coś. I tam jest. Zegarkowy ekspert ocenia kolekcję tego. Zegarkowy ekspert reaguje na to. Zegarkowy ekspert coś tam, coś tam. I on to prowadzi w taki sposób bardzo dynamiczny, ekspresyjny. Pełny wulgaryzmów i tak dalej, i tak dalej. I to jest spoko. Ale z drugiej strony, dużo ludzi w ogóle mu nie, wiele osób mu w ogóle nie zarzuca tego, że mało jest o zegarkach albo mało o historii zegarmistrzostwa, jak czasami tutaj na tym kanale się pojawia. Widzieliście zresztą ten filmik, pewnie o smartwatchach, tą drugą część po dramie, czyli te moje odpowiedzi, pytania i odpowiedzi. Że faktycznie pojawiały się takie komentarze, że, że od TikTok oczekuje się, od tego kanału TikTok oczekuje się pokazywania historii zegarmistrzowskiej mistrzowskiej, i tak dalej, Albo wypowiadania się na jakieś konkretne modele, pokazywania jakichś konkretnych modeli zegarków. Natomiast tam mam wrażenie, że gościu przychodzi i mówi: To jest gówno, to jest dobre, to spieprzaj, i to jest beznadziejne, a to jest super, i trochę coś tam wspomni, że no, że to jest spokomarka. I wiecie, i tam pojawiają się sytuacje, w których on mówi, że Timex jest w porządku. Wiecie, ekspert zegarkowy, zegarkowy ekspert, który nosi tam jakieś padki na, 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 na rękach, na nadgarstkach. I tam. Tam generalnie mam wrażenie, że ludzie podchodzą do tego po prostu z większym dystansem, zupełnie tak jak ten kanał ich nauczył. I, I mam wrażenie, że mój kanał nie nauczył nikogo poszukiwania tutaj wiedzy zegarmistrzowskiej i nikt nie stanie się zegarmistrzem tylko oglądając moje odcinki. No bo to przecież byłoby zupełnie, zupełnie nonsensem. Więc y, opinia na temat samego Niko. Ja bardzo doceniam to, że on jest taki. Ekspresyjny przed kamerą, mam wrażenie, że mówi to, co myśli, i ma do tego taki e, madryk, po prostu do takiego roastu, stand-upu i, i tak dalej. E, fajny kanał, ciekawy, na pewno wnosi w społeczność zegarkową tą wiecie: zegarek, 42 godziny rezerwy chodu, 21 600 wachnięć na godzinę. Wnosi trochę inne życie. I, i to, to inne życie, to ta, ta dynamika, ten performance bardziej. Ja jestem jak najbardziej za. Ja sam bym zrobił coś takiego, ale nie wiem, czy się do tego nadaje. Czasami mógłbym po prostu by powiedzieć za dużo, a próbuję. Próbuję jednak nie. Co prawda, Niko uwiózł się na UBLO, ale ogólnie wydaje się w porządku. No to prawda, to tak. Kurczę, Krzysiek, masz jednak wiedzę. Dużą. Ja nawet nie wiedziałem, że firma Wenecjaniko przeszła rebranding. Wszedłem na ich stronę, doczytałem, do zmiany doszło w 2022 roku. No tak, bo Wenecjaniko teraz to jest poprzednia marka w Mechanikę Wenecjanę. I oni dorobili się. Ja nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale uznajmy, że jest. Dorobili się swego czasu dość negatywnej opinii ze strony klientów, bo powstawały nawet całe grupy zegarkowe, niezadowolonych klientów. Ja nie widziałem, żeby żadna marka inna miała dedykowane sobie w tym negatywnym znaczeniu grupy zegarkowe. I na grupie, na, na, na grupie ty, dotyczącej tych zegarków. Tam naprawdę ludzie wrzucali mnóstwo negatywnych opinii na temat serwisu, gwarancji, wykonania, jakości, jakichś tam pomyłek i tak dalej, i tak dalej. I tutaj Marcin słusznie też zauważa. I dodaje uzupełnia to, że za y, mechaniczną Wenecją ciągnęła się taka plaga problemów z, y, z Quality Control i innych cyrków, że już mieli taką indeksację w Google, że pozostała im tylko zmienić nazwę. No właśnie, więc y, dorobili się złego, y, złego, złego PR-u, no i musieli coś zmienić, nie? zauważcie, że jakoś mało jest w ogóle informacji teraz o Marte Movement. Jakoś, co, nie wiem, co padła ta marka, ja nie, nie, nie zwracałem na to uwagi, ale kiedyś to aż się roiło na YouTube od tych Movementów. Każdy nosił Movementa i jeszcze ten film e, Alpha M o tym, że Movement jest lepszy niż Rolex. To tak jakby totalnie pogrążyło jeszcze tą markę Masa.kra. Potrzebujesz jakiejś pomocy z marketingiem, contentem? Chętnie porozmawiam, jakbyś był zainteresowany. Nie wiem, o czym mówisz teraz dokładniej, czy miałbyś, nie wiem, pisać scenariusze, czy. Czy tworzyć posty, czy cokolwiek, ale chyba radzę sobie z tym całkiem dobrze. I na razie nie potrzebuję żadnej pomocy. Ale też dużo osób się do mnie zgłaszało, czy chcieliby, chcieliby e, czy chcieliby, e, czy chciałbym e, w, mieć kogoś od montażu i tak dalej. Ja mnie nie stać e, na to, żeby zatrudniać w tej firmie, jaką jest TikTok, TikTok, talk, talk, e, żeby zatrudniać osoby i za to im płacić, więc. E, więc, więc ciężko. Ale dziękuję, dziękuję za, za propozycję. E, ja jestem fanem marki Certina, wiesz może dlaczego większość zagranicznych recenzentów niko w ogóle o nich nie mówi, robiąc rankingi mówią o Tissot Hamiltonie, a nie o Certinie. Ach, no właśnie. Tutaj y, odpowiedź jest szybsza, szybsza niż zdążyłem to przeczytać, bo Marcin napisał, że Sertina jest praktycznie niedystrybuowana w nowej y, w, y, Wielkiej Brytanii i w Irlandii, a także jest nieobecna w USA, stąd płynie do nas większość kontentu, skąd płynie do nas większość kontentu zegarkowego. No to no, case Atlantika, nie? Tak samo. Czemu Atlantik w Polsce to jest jakiś brand, wow, Swiss made, a inni o nim w ogóle nie słyszeli. Albo ewentualnie tylko kolekcjonerzy jakiś vintage'y dostali na, na targu staroci jakąś, jakiegoś worldmastera i <laughs> on się nazywał worldmaster czy worldtimer, jakoś tak. I, i, I mówią, wow, to jest jakiś tam zegarek vintage'owy, nigdy o nim nie słyszałem, a w Polsce niemal kult Atlantika nie? Więc y, wszystko kwestia dystrybutorów. Wszystko kwestia dystrybutorów. D1 Milano to jest ciekawa marka. Ja nie mam pojęcia, co o niej sądzić. W sensie i mi się podoba, i mi się nie podoba. Bo z jednej strony mam wrażenie, że jest jakaś taka nijaka, a z drugiej strony te modele Sketch są, są zarąbiste po prostu. To jest jak, jak Swatch tylko trochę droższy. Nie wiem, ja nie mam, nie, mam, nie mam pojęcia, ale chętnie, jeżeli macie takie, jeżeli macie ten zegarek, te zegarki D1 Milano. Ma, nazwa jest kiepska moim zdaniem brzmi jak kolejny jakiś tam Italian y, watch brand, tam jakiś wiecie marka modowa włoski. włoski włoski zegarek, włoski styl włoska skóra z, włoskich, w, z włoskiej krowy bo to też bardzo często gdzieś tam w zegarkach mikrobrandów się pojawiało że Italian leather tak jakby włoska skóra y, była gorsza od innej y, innych narodowości czy to jest nacjonalizm taki, wiecie, ekonomiczny? Nie wiem. Albo może patriotyzm lokalny, albo wspieranie lokalnej gospodarki. Italia Disco. A it Italo Disco się to nazywało chyba? Ja nie wiem, nie pamiętam. Nie było mnie jeszcze na świecie, jak Italo Disco święciło największe triumfy na parkietach dyskotek Italo Disco. Eee. Ciekawe jak to teraz po zmianach u nich wygląda. Przedstawiałem się Italian Design Swiss Quality. Kiedy się Kiedyś mieli w ogóle Swiss Made na tarczy, na niektórych zegarkach. Co też jakby dodawało im trochę wiarygodności, potem nagle zrezygnowali, zmienili sobie takie wiecie Taka marka, która wydawało, wydawałoby się, jakbyście tak prześledzili sobie ich historię, że najpierw mieli super dostawców, jakieś tam w ogóle selity, pchali do środka, a potem nagle przestali i zwinęli, Swiss swissmade starczy i, i koniec. I ludzie kupowali, zachęceni jakimiś tam recenzjami, i okazało się, że nic. Ale Wenecjaniko się do mnie odzywało. Z samej góry przyszła do mnie wiadomość mailowa od jakiejś e, Włoszki, że chcieliby współpracować i powiedziałem im, że trochę ten brand mają kiepski wizerunkowo, więc ja się nie piszę na tą, na tą współpracę, ale wiecie. No. Niech nam sobie robią, co chcą. Na każdego mam wrażenie, jest miejsce, a możliwe, że jest też miejsce na, na takie firmy. Ktoś to kupuje, więc zobaczymy. Oj, dobra. E, opinia o Panerai, No cóż, e, ja byłem fanem tych e, e, Summer Sibyl e, Panerajów, Panerai, Panerai, Panerai. Nie wiem, jak to od, 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 odmienić. E, ale, no nie wiem, wydaje mi się, że jest, Paneraj jest marką bardzo, bardzo taką, od, o, wyróżniającą się. Jeżeli e, tylko nie kupicie sobie homarza jakiegoś, tylko będzie to realny Panerai, to trudno go pomylić z jakimkolwiek innym zegarkiem. Większość z, większość z nich, w sensie mówię o tych takich kultowych modelach, one faktycznie, ten, ten, ta koronka, ten e, zabudowana i tak dalej. Jest jakby w skawał historii, e, też, e, też, e, też przyjemny, całkiem, design. I z tego, co Mateusz w swojej recenzji mówił wielokrotnie, że e, bardzo wygodny, pomimo rozmiaru. Rzeczywiście fajne są te skecze od D1, co prawda tym stylem motoryzacja przesiąkła aż z brzydła. No, to prawda, to prawda. Znaczy ja się na motoryzacji specjalnie nie znam, ale widziałem te zegarki i są, i są fajne. Eee. Dobra, słuchajcie, 3 godziny 6 minut trwa ten live już. Pojawiło się. Pozwólcie, że wy, wyróżnię raz jeszcze. Nie wiem, czy, jeszcze, czy, czy wszyscy tutaj są, ale, ale chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo, bo, to, bo, bo, bo to dzięki Wam również to wszystko się tutaj dzieje, więc bardzo serdecznie dziękuję i tutaj wymieniam z imienia i nazwiska albo z ksywy Szymon Antoniewicz, nowy wspierający, tak samo jak. E, triamera, ja serdecznie zapraszam do dołączania do grona wspierających. To jest taka opcja jak Patronite, tyle, że wewnątrz YouTube'a macie wtedy dostęp do, e, do różnych emoji dodatkowych, Wasze komentarze też są wyróżnione, e, więc, e, więc e, jest, to, jest to jakaś tam po prostu forma też e, wyróżnienia się e, na kanale. E, super stickery przyszły od Szymona Świdra, od Elka Miniorza. E, Super sticker w ogromnej, w ogromnej kwocie od Kuby. Bardzo dziękuję. I w, chyba w takiej samej, bo przelicznik euro i, i, i dola i złotówek to mniej więcej wychodzi to samo w sensie no, pod, podobnie, po prostu, że stuwa to jest jakieś tam 24 euro. Super sticker od APK i jeden. I jeden super czat, super chat różni się od super stickera tym, że po prostu można dodać do niego komentarz. To był super komentarz, super czat tak zwany od Michała, który już nas opuścił. Więc, więc miło bardzo, dziękuję Wam bardzo za to, że, że, że jesteście, że, że możemy sobie tutaj po prostu też porozmawiać luźniej, a nie tylko w komentarzach, gdzieś, gdzieś przy okazji i, i, i tyle i na tym nasza rozmowa się kończy tutaj mam wiele większą y, możliwość, y, okazję żeby zauważyć po prostu was na tym, y, na tym czacie, y, a wiadomo że jak się, jak się potem kojarzy y, użytkowników to też jest jakoś, jakoś przyjemniej, mam wrażenie y, Swatch i Blom.pl y, czy podobne opinie do Swatch i Omega? Y, tak, podobne opinie Natomiast nie, nie trafiły do mnie te zegarki. W sensie ja nie jestem ich targetem. Mi się bardziej podobały, ale to też chyba jakoś też, też przesadnie. Nie, nie byłem nigdy przekonany do 50 Fathoms. Nawet nie byłem przekonany, żeby mieć Seiko Moda. Ala 50 Fifty 55 Fathoms. Chociaż miałem do czynienia z nim, bo Marcin, jeden z patronów, jak jeszcze miałem patronaita dostarczył mi te zegarki na, na fi, do filmu. I też możecie je zobaczyć zresztą, są na kanale. Te, 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 ten materiał. Ale, ale nigdy nie chciałem jakoś specjalnie nawet w, ten, w kierunku tej stylistyki zmierzać. więc wydaje mi się, że po prostu bardzo personalnie uważam, że to nadal dobry. Dobry, yy, dobry ruch ze strony Słocza. No i cóż, yy, jestem ciekawy, co następnego wymyślą, bo mam wrażenie, że, że coś knują, ale jeszcze nie wiadomo co. Może w tym roku się, się okaże. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Yy, jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę, to na sam koniec możecie to zrobić. Yy, bardzo, bardzo będę Wam za to wdzięczny. Yy, fajnie, że byliście. Jakoś mi się też chyba dzisiaj prowadziło to bardziej luźno, pomimo tego, to może to piwo 0%, które sobie tutaj sączę, na to jakoś pośrednio wpłynęło, ale, ale mam wrażenie, że też, też było jakoś tak przyjemniej. Może to ta ashwaganda, którą łykam, jestem jakiś taki spokojniejszy, mniej się stresuję. Więc bardzo Wam dziękuję za dzisiaj, widzimy się niebawem na kanale. Odcinek prawdopodobnie we wtorek albo w środę, bo za mam zamiar nagrywać go dopiero po weekendzie. Poniedziałek, bo też nie będę miał za bardzo opcji jutro. Ale, ale jesteśmy w kontakcie w, na grupie. Zapraszam Was na, serdecznie na grupę Ekipy TikTok. Jeżeli tam Was jeszcze nie ma albo nie, albo nie macie bana, to tam właśnie możecie dołączyć. Zapraszam też serdecznie do subskrybowania tego kanału, bo dzięki Wam może on wzrastać. Jeżeli nie, super czaty, jeżeli nie wsparcie, jeżeli nie, te wszystkie płatne formy. Bezpośrednio to subskrypcja, łapki w górę, komentarze to zawsze, zawsze działa pozytywnie na kanał i, i jest to nieocenione, bo społeczność tak naprawdę tworzy kanał. Ja jestem Wam bardzo, bardzo wdzięczny. Cały czas to powtarzam, ale, ale tak rzeczywiście jest. Bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, bo dzięki Wam ten kanał w ogóle może istnieć. Fajnie też było wrócić po latach w miejsce, gdzie. Gdzie ktoś na mnie czekał, po prostu. Więc miłe, miłe to mega. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. Wiem, że nie spełniam wymagań każdego, ale nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie każdy lubił. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach TikTok na kanale, na live'ach. No i generalnie. Życzę Wam miłego wieczoru, a właściwie dobrej nocy, bo już jest 23 z minutami. Ja jeszcze pyknę sobie Wiedźminka, bo y, się stęskniłem. Prawie dwa miesiące nie grałem na mojej konsoli, y, i bo nie miałem monitora, nie miałem żadnego telewizora, nic, a teraz mam monitor, więc mogę. Dlatego, y, dlatego sobie dzisiaj jeszcze, jeszcze powalczę trochę z potworami i innymi y, straszydłami, y, i poprzechodzę sobie y, Wiedźmina 3. I wszystkie dodatki pozostałe. A Wam życzę dobrej nocy i widzimy się na kanale. Do zobaczenia. Fajnie, że byliście i trzymajcie się. Pa. pa.